poszło. Kręci się. A przewinąłeś taśmę, żeby się nagrało na komunii? Hmm? Żebyś mi ten odcinku z Miami Vice nie zagrał. Żebyś mi na komunii nie nagrał tego. Formogatka numer 118, 3 stycznia 2015. 2014, wow. 15. No. No to tak zawsze dziwnie, ten początek roku, zawsze tą 15 tam się trzeba wpisywać. Wam się to nie myli? Bo mi zawsze. Nigdy. Aj, zepsuł cały wstęp. No dobra, przechodzimy w takim razie dalej. Nie, no tak w ogóle to witamy wszystkich w nowym roku, nie? Tam, w świętach, jest... najedzonych, zaprezentowanych, w tak. Sensie... Ostatnio jak jechałem po Wrocławiu, to już nawet zauważyłem, że autobusy MPK nie mogą się doczekać na Forum Ogatkę, bo jeden jechał i miał tak na, zamiast numerku na przedzie miał takie więc... To już jest, wiesz, opatentowane, wiesz, no. Hasło. Nie ma... Nie zdążyłem zrobić zdjęcia niestety, więc przykro mi bardzo. Aha. Czyli lipa. No lipa straszna, no ale jakoś musiałem to zacząć. Dzisiejsza formogatka będzie specjalna z tego względu, że mamy rozdanie ogólnopolskich czy ogólnoświatowych nagród. Ogólnoświatowych? Nagród. Głosować może było z, wiesz, zewsząd. Ja nie po to tu siedzę, żeby było tylko ogólnopolskie. Rozstrzygamy Formogatka Game Awards 2014. Wybieramy najlepsze gry, a tak naprawdę to wy żeście wybrali. Drodzy słuchacze. Średnio się spisaliście. W bardzo szerokim gronie tym razem został pobity rekord wszechczasów, jeśli chodzi o zainteresowanie FGA, ponieważ Siedem osób było. Razem z nami 7 osób. Rok temu było 5 z nami. Z czego Tartak zagłosował 2 razy, bo się pomylił. Double click. No. True story. Tak było. W każdym razie w tym roku, w zeszłym roku tak naprawdę już, zagłosowało was, liczba głosów wyniosła 12 121. 1-2-1-2-1. 1-2-1-2-1, tak jest. Niesamowite. No bardzo dużo, tym bardziej, że w zeszłym roku, pamiętam, skończyło się gdzieś w okolicach chyba 8,5 tysiąca. No. Czyli 4 tysiące głosów więcej. Chyba, że ktoś siedział i klikał, nie? Klik. Zacięła mu się myszka i o Boże, nie! Klik. Bo tacy też byli. Że z nazwiska nie wymienię. Byli tacy, którzy palec omsknął się 21 razy. Tak jest. Ale zanim przejdziemy do Formogatka Game Awards, to jeszcze tak, żeby było sprawiedliwości, stało się zadość. Czyli trzeba oddać honory Kubitusowi, który parę lat temu na forum Poligami wymyślił topik pierwsze osiągnięcie trofeum w 2010 roku, 11, 12 i tak dalej. Co wam powpadało? Aha, dobre, czy wam mi wpadło? Tartakowi na tłusto wleciało. No za 50 punktów to tłuste. Ojej. I wpadło. All the hardware, unlock everything. O, Tartak cały rok. On to trzymał rok. No. Zaczął w marcu 2014 i miał plan. To był z góry zaplanowany, że mu wpadnie jako pierwsze w styczniu 2015. To było wyliczone wszystko. Z Tytana, tak? Ostatnie. Tak. Nie, przedostatnie. Ostatnie mi dzień później wpadło, wczoraj. A, okej. Okay. Wczoraj mi wpadło. To unlock everything nie było ostatnie? Było jeszcze coś? Nie. Unlock everything to było, jak sama nazwa wskazuje, odblokowanie wszystkich broni. To można było zrobić już, wiesz, grając na pierwszym levelu, ale to sobie zostawiłem na 10. Nie będę 3 razy z niego odblokowywał, nie? No tak. To tłusty. Tłusty i dobry. Dobrze zwiastujący. No to bardzo się cieszę, a Kubar? Mi nic nie wpadło. Na Wii U nie ma osiągnięć. Ale lamus. Kubar pierwsze osiągnięcie zrobi w marcu. Albo w... Ale trzymam Kifloma ten na pierwszy. Okay. Na Xboxie. To jest trudne osiągnięcie, pracochłonne, co? Trudne, no dwie gumki recepturki jak nie są masz potrzebne. Gumki recepturki, to może być rzeczywiście trudne. No. A ja dostałem osiągnięcie, które się nazywa, tak naprawdę trofeum to było, bo osiągnięciem było dzień wcześniej, ale też się liczy. Długi dystans, przejedź 300 mil w Drive Clubie. O Jezus.
No. Ktoś się wybrał grę. No. I tak wiesz. Zacząłem kminić, co to może oznaczać, ale to aż nie chcę myśleć, gdzie ja będę jechał. Dobrego, no. A ja chyba wiem. Chyba wiesz, tak? Okej. Okay. No. No, jak potem zacząłem łączyć fakty, to też mi tak wyszło. No. Zobaczymy, jak to będzie. Będzie jeżdżone. Będzie jeżdżone. Wektra się ostatnio zepsuła i prawie do domu na święta nie dojechałem. No. Będzie jeżdżone 300 mil o tym, po garażach. Do warsztatu i z powrotem. Na lawetach. Królowa lawet. 300 mil na lawecie. Nie, osiągnięcie roku. Wyobraź sobie, Tartak, że jeszcze tak no prawie miałem do domu 100 kilometrów. Pchałeś? Przed Bydgoszczą. Nie, nie pchałem, ale się pękł mi przewód ten ciśnieniowy od paliwa, ten takie metalowe rurki. Pompa paliwowe, tak w killerze, tak? Tak, takie metalowe rurki, co do wtrysków są przykręcone. I cały samochód ci benzyną zalało. I cały samochód mi za co pod maską zalało benzyną, ale wiesz, jechałem, tam tak leciało delikatnie. Silnik bez mocy kompletnie, wiesz, tak 60-70 na godzinę. Gaz do dechy. Gaz do dechy, ale pod górkę było srogo. To prawda. I wiesz, tak wiesz. Mike na bogato jeździ, paliwo mu ucieka, on jedzie. Tak, ja jadę, no co miałem zrobić. Ale dojechałem do tego, do Grudziądza na moście, stanąłem na światłach, a tam spod maski dym, nie? Bo te opary... Dym, a nie płomień. Opary zaczęły, wiesz, zaczęły się tam trochę przypalać od temperatury silnika i tak wiesz. Jakby się zajęło, to ino roz. To ino roz i bym po pieszo poszedł do domu, ale to z mostu to już tam kawałek by było. A nie, już jak na moście byłeś, to okay. A na moście się spalił, a to nie. To wszyscy wiedzą, że jak się na moście, to jest okej. Okay. Nie, to... Cisz, musisz tą wektrę na tym, na holenderskim gazie w takim razie. Chyba tak będzie trzeba. No? Ale... Przerób ją na gaz i strzeszę najdrożej niż kupiłeś. Mechanik się nią zajął, także... Została naprawiona doraźnie, tak żeby wrócić do Wrocławia. W sensie teraz... na duct tape'a, tak? Na duct tape'a i na różne inne tam specyfiki. Na te takie... No. I te klamry z Allegro, co jak co załączysz na przewód, to oszczędzają paliwo, tak? Tak, tak, tak. Właśnie takie są, no. Tak. Te magnetyczne, tak to do koni dodają ten. Mike ma teraz 7 na każdym przewodzie, wiesz, przyklejony. W zasadzie jeździ na... Dodatkowe 14 koni, żeby tą górkę na paliwie zrobić, lotniczym w zasadzie jeździ teraz. Tak, tak, to tam odfruwa, wiesz, jak skąd gaz. Przód mu za każdym razem, bo ma silnik z tyłu, ale przód mu i tak się podnosi. Tak, tylko że wtedy jest za duży opór powietrza i tak jadę wolniej, ale jest fajnie. Goście z garażu tam w Pimp My Ride naoglądały, przerobił wektor Majka na jakiś pojazd kosmiczny w ogóle. Tak, tak właśnie było. Wektory mu się tłuką, tak szybko jeździ. Wektory mu się tłuką. Okej. Dobra, no. Jechaliśmy gdzieś w ogóle. Gdzieś żeśmy odjechali, no. Wektra zawsze dobry temat. Tak, pewnie, ale to jest bardzo taki samochód, który jest taki wdzięczny, no. No dobra. To w takim razie Forum Ogatka Game Awards. Ale bez werbli nic? No nie ma werbli tam, co to ja jestem od werbli. No dobra, jedziesz. Zaczniemy od najważniejszej kategorii, czyli najlepszej gry 2014 roku. Według forumowiczów Poligami i słuchaczy Forum Ogatki. Bo tak prawdę mówiąc, to forumowiczów Poligami z tego co widzę jest coraz mniej, bo jak się pojawiają kategorie typu forumowicz roku albo topik roku, to nikt nie wie co tam wpisać. Zero punktów. Na pierwszym miejscu zero ma... Tartak. Najlepszą grą 2014 roku zostało GTA 5. Wow. No. To najlepiej podsumowuje cały rok chyba. Tak jest. Żeby było śmieszniej, dosyć zdeklasowało konkurencję, ponieważ miało aż 277 głosów, a drugie Dark Soulsy miały tylko 95. Na trzecim miejscu pojawił się Wolfenstein The New Order. Czwarte miał South Park Stick of Truth i Dragon Age Inquisition na piątym. Tak rzutem na taśmę, bo Diablo było zaraz za nim, 71 głosów miało, a Dragon Age 75. Nieźle. Jak znajdujecie? Jak znajdujemy? Ja bym chyba nie dał GTA tak osobiście, bo jakoś te remake'i to tak... Ja bym chyba też nie dał, mimo tego, że gram teraz obecnie w to cały czas i to jest świetny tytuł.
to w dalszym ciągu mówię to, co mówiłem ostatnio, że jest za mało różnic dla mnie, żebym mógł to jakoś jeszcze raz w tym roku no na to właśnie. głosować. Za to drugie miejsce jak najbardziej. Ja głosowałem też na Dark Souls 2. Na Dark Soulsy. Ja no. głosowałem, poczekaj. I podoba mi się, że Wolfenstein jest wysoko na trzecim. Bo to jest taki tytuł strasznie pomijany, widzę w różnych listach i to znaczy. Znaczy on jest albo w ogóle się nie pojawia gdzieś, jak ktoś ma jakąś listę zrobioną, albo jest na pierwszym miejscu. Tak, tak nigdy nie jest jakoś tak, wiesz, powiedzmy, wysoko, to gdzie zasługuje to właśnie. Prawda. Emil założył też temat w ostatni dzień grudnia, takie prywatne top 5 użytkowników forum i tam ludzie wpisywali swoje właśnie typy. Ja też tam między innymi wpisałem to tak po takiej dłuższej namyśle, bo miałem tutaj trochę czasu, tak siedziałem, sobie się zastanawiałem i wybrałem swoją grą roku Trials Fusion. Aż tak? Pojechałeś? Tak, bo spędziłem z tym po prostu dziesiątki godzin. Kapitalna zabawa. Nawet Wolfensteina miałem na trzecim miejscu, na drugim miałem Dragon Age'a, w którym już mam chyba też gdzieś 70 godzin przegrane. Ale to rozumiem, że bazuje na tym, na godzinach, tak? A nie na. Nie, to nie tyle na nie, godzinach, wiesz, ale. To jedno wynika z drugiego. Jeśli się grani nie podobała, to by po 30 minutach skończył. Dokładnie, nie? To się przekłada w większości, no bo jednak wiesz, tu. Długie gry oferują jednak coś więcej niż jakąś tam krótką, dobrą fabułę. No, na przykład co, dodatki do Last of Us, czy Last of Us jest bardzo fajną grą, no ale co tam, parę godzin i jest po zabawie, nie? No tak. Ale na przykład ja dużo godzin miałem w Assassinie, nie? Ze względu na to, że po prostu ta gra długo, wiesz, trwa. Długo się ładowała. Ale nie głosowałbym, wiesz, na to w żaden sposób. Nie rozumiem. No, Wolfensteina miałem na trzecim, na czwartym miałem tak w ogóle rzutem na taśmę Metro Redux, bo pograłem w to w końcu i rzeczywiście oni zrobili z takiego maksymalnego kasztana, zrobili dobrą grę w końcu. Nie, to nie były złe gry. Nie, one były strasznie na konsolach takie. Znaczy one technicznie leżały. Technicznie takie leżały po prostu i kwiczały. No, to ja grałem w Last Light na 360 i się nie skarżyłem na aspekty ale techniczne. Nie w Last Lighta, bo Last Light już był robiony, wiesz, już no, okej. Okay, tak. Całe strzelanie i takie, wiesz, chodzenie i cały ten zgadzam się. Okej, okay, a z kolei ten 20-33 to była jakaś masakra. Podobał mi się klimat, bo wiadomo, to tak, metro i klimat miał i tak świetny, dalej. No. Ale to całe strzelanie wymiękłem na którejś tam misji, gdzie się jakieś takie wieżyczki strzelało, bo to był po prostu jakiś koszmar. No. Ale na piątym miejscu i on w sumie, ta gra praktycznie w ogóle się nie pojawiła w tym naszym top, tam powiedzmy 10, które głosowane było. Sunset Overdrive. Sunset Overdrive jakoś bardzo mało głosów u nas zdobył, z tego co pamiętam. No bo to jest po pierwsze ekskluzyw, po drugie na Xboxa One, który ma mniejszą, że tak powiem, grupę reprezentacyjną w Polsce. Prawda. No to ciężko mu się przebić chyba, nie? No, tym bardziej, ale że on wyszedł też dosyć późno. W Bayonecie 2 się udało, widzę, w pierwszą dziesiątkę wbić. No, Sialala pewnie siedział i klikał, nie? Przez 2 tygodnie. Te 41 razy. No, Bayonetta na 10 miejscu. Jeszcze kilka pozycji za nim, jeszcze Mario Kart 8. Także było. Są no. Nintendo Represent. Także. Tak jest. Było też oczywiście trochę śmiesznych odpowiedzi. Tak. A ja nie mogę wybrać swojej gry? Zapomniałem, zapominałem ciebie. No. Wszyscy wiemy, że Titanfall. No, no właśnie, ale jak Mike może wybrać Trialsy, to ja mogę Titanfalla wybrać. Nie, no proszę bardzo, no, ale Titanfall... Okay. Znalazłeś lub w tym systemie. Będzie. Titanfall, Kijek Prawdy i PT. PT nawet, proszę. Tak jest. Znaczy, dlaczego to był, PT? Bo to był dla mnie, muszę zacząć od tego, że to był dla mnie wyjątkowy rok. Tak jak poprzednie lata mój pajęczy zmysł mnie nie zawodził i zamawiałem i kupowałem gry, które się okazywały być dobrymi grami, to ten rok był wyjątkowo słaby. Kupiłem Obcego Izolację, który się okazał być wtopą, kupiłem Asasyna, który się okazał być wtopą, kupiłem Watch Dogs, które okazały się być wtopą, a nie kupiłem ani Wolfensteina, ani Middle Earth, ani Dragon Age'a. Dokładnie. Które podejrzewam, że gdybym w nie zagrał, to wszystkie trzy by mi się podobały zajebiście. Prawda. A w żadno z nich to nie może nie oprócz nie Dragon zagrałem. Age. Prawda. No, nie, Dragon Age, Tartakowi po, Dragon no, Age będzie się bardzo podobał, bo on był zakochany nawet w dwójce, no. Więc na pewno będzie mu się podobał. Fabularnie ta gra jest dobra.
To był dla mnie dziwny rok, ale nie żałuję tych wyborów razem z Pity na trzecim miejscu. No. No. Dziwna sprawa, ale Pity w tym głupim demie zrobił mnie bardziej niż cały obcy Izolacja. No, bardzo możliwe. Ciekawszy gameplay, ciekawszy, no, lepiej straszył, lepsze sztuczki, wizualnie bardziej interesujący. No. Cholernie się nie mogę doczekać pełnej wersji Silent Hills. Tak, tam w tym... A jak to będzie w ogóle całkiem inna gra? A to było tylko znaczy, to jest możliwe, że to będzie całkiem, że no. To będzie całkiem inna gra. To jest oczywiście, no. Ale no co, nie poradzę, no. Jak pokażą, to się okaże, nie? Tam jeszcze Emil miał w tym top 5 swoim też taką kategorię Honorable Mentions, czyli te takie gry, które warto wspomnieć, mimo wszystko, że tam się nie załapały do tego goty. No. To ja sobie tutaj wpisałem właśnie Lords of the Fallen, który dostał w końcu patcha konsolowego ostatnio jakoś tam. Wow, i, okay. I już chyba jest grywalny mało wiele bardziej. Chyba jest grywalny. Chodzą słuchy, że już można w niego grać. No, nie, to tam masę bugów właśnie poprawili w tym patchu. Bardziej mi chodziło o to, że to wiesz, gdyby tak nie pokpiono sobie z tej konsolowej wersji, to ta gra na pewno by była w moim top 5, no ale niestety. Tylko życie, jakiś tam... Życie zweryfikowało. Tak jest. No, PS mi się też podobał, strasznie mi się podobało Divinity Original Sin, ale nie miałem w tym czasie tak dużo godzin wolnych, żeby sobie w to pograć i gdzieś tam po kilkudziesięciu odpuściłem, ale to jest świetna gra. I co tam? No i te polskie, które wyszły, ten Ethan Carter, This War of Mine. No właśnie, gdzie są te gry? Jak najbardziej. Gdzie są te gry, ja się pytam. No, w top 10 forumogatki niestety tych gier nie ma. Wszyscy się tak zachwycają i coś tam i wymienia się Polaków jako tam twórców ważnych w 2014 i na przyszłość i This War of Mine i ten Carter, a później jest głosowanie na lepszą grę i nie ma tego nigdzie. No. No. To jak to jest? To jak to jest z tymi grami? Wszyscy. To są dobre czy są niedobre? Czy tak nie ma to jest nawet właśnie. W pierwszej 15, tak jak widzę. No w naszej 15 nie ma. No. Kłamią, no wszyscy kłamią. Czyli kłamstwa. Proszę. Głosujemy po polskie, tak? Tak jest. Oszukane. Oszukali mnie, złodzieje. Ale mi się dostanie teraz. Banda decydentów. Ja pierdzie. A ze śmiesznych co było? To było to okienko gra roku 2014 pod tytułem Tartak śmierdzi i jest niemiły w kwestiach poruszanych w wiadomościach prywatnych. Na przykład. Nie wiem na jaką konsolę, nie wiem w ogóle jakie są wymagania sprzętowe. To jakiś follow-up się należy, bo ja to raczej jestem uprzejmy człowiek. Rozumiem, że jest niemiły w kwestiach poruszanych w wiadomościach prywatnych, to jest DLC, tak? Do Tartak śmierdzi. Tak, na to wygląda. Goblin Malarz bardzo wysoko. Goblin Malarz, kusztowany. Tak. Goblin Malarz. To ja bym chętnie sam też w osobną część tylko poświęconą temu wątkowi też chętnie pograł. Ktoś się też martwi o to, co się stało z domeną forumogatka.pl. Jak nie ma gdzie spytać, to zawsze można spytać w podsumowaniu. Tak, najlepszych grach roku. Tak. 2014. Okej, no nic się nie dzieje z domeną forumogatki, prawda? Nie, no Gnumak wykupił ostatnio i ten Gnumak. I będzie tam sprzedawał lody na tej stronie, no ale to wiesz, mają prawo do tego. Ich lody. Ich lody i ich domena. Ich domena, no. Okej. Dobra. Co tam za kategoria następna? Następna kategoria to jest ta taka inna już. Najlepsza ekskluzywna gra 2014 roku na duże konsole Sony, czyli PlayStation 3, PlayStation 4. W tym roku zdecydowaliśmy się, że będziemy łączyć te konsole w firmy, bo każda firma w sumie ma tam po 2-3 konsole jakieś i no i tak ciężko znaleźć potem ekskluzywy na nie i tak dalej, nie? Za tym mamy rok przejściowy, gdzie są dziwne sytuacje, tak, dokładnie. Że tu pojawia, tam się pojawia. Także ostatni rok, co? No, chyba tak. Pojawia się Xbox 360 i PlayStation 3. Myślę, że tak. W każdym razie najlepszą grą ekskluzywną i tutaj ekskluzyw oznaczał, że tylko na wyłączność, nie ma tam, że wyszło gdzieś na PC-cie, po prostu wyszło na tą konsolę, dziękuję, dobranoc.
The Last of Us Remastered. Następny remaster, 411 głosów. No. Daleko w tyle zostawił konkurencję. Tak, Infamous Second Son był na drugim, miał 253 głosy, a na trzecim był Drive Club, 100 głosów, 99. To jest dokładnie. Najlepszy. Że mimo wszystko coś 99 tym osób grało w niego. Gra pół swojego żywota nie działała, ale i tak się na trzecie miejsce załapał. Także gry ekskluzywy na PlayStation to wiesz, to jest siła tej marki. Sony ostatnio się pochwaliło, zrobili taki filmik, żeby 15 ekskluzywów, na które należy czekać w 2015 roku. Drive Club. Nie. I tam po prostu nawymyślali takich krapów, jakieś te wszystkie tam Tomorrow Children i tak dalej. Jakby to było się czym chwalić. No ale to już tam pominę. Było też Little Big Planet 3 na czwartym miejscu i na piątym był dodatek do Last of Us. Który swoją drogą będzie teraz za Friko chyba, nie? A nie, pomyliłem Last Light. Last Light pomyliłem, tak. Infamousa. Tak. No, ale to do tego przejdziemy później. Szóste miejsce jest bardzo ciekawe. Szóste miejsce miało MLB The Show. I to nie, że trzeba... Myślałem, że w Polsce baseball będzie na szóstym miejscu. No, 20 osób aż zagłosowało na ten baseball. Ale kolejny głos to już jest chyba troll, co? Basement Crawl, no. Ale całe dwa głosy były. Ktoś to też miał pomysł patrioci, nie? Ktoś miał pomysł na trolla, a ktoś inny go poparł. To, no, a ktoś wpisał tutaj jeszcze Killzone Shadowfall, ale to było chyba już zeszły rok, ten wcześniejszy, to było 2013. Tak, jeden punkt na Killzone Shadowfall. No. To One Chanbara, Z2, Chaos, to ktoś nie... Tak. Ktoś musiał w Wikipedii długo przewijać tam listę gier, gdzieś tam kiedyś. No. Ale za to te śmieszne były dobre tym razem. No. A twoje, Mike? A moje, ekskluzyw na PlayStation. Wiesz co, ja zagłosowałem tutaj na ten The Last of Us Remastered, mimo tego, że jakoś za tymi mówię remasterami nie przepadam, ale teraz jak pograłem w tego Drive Cluba, jak on w końcu działa, to ja bym chyba tego Drive Cluba wpisał jednak. Ale to przejdziemy później do tego. Okay. Bo to tam, to jest grubszy temat. To... Natomiast... Tak rozumiem, że twój głos jest ten Killzone, tak? Natomiast ja mam PlayStation 4 od maja i nie mam żadnej gry na tą konsolę. No ale Pity, nie? Pity tu jest. No tak, ale jest Pity, które było do ściągnięcia, zagrałem, bardzo mi się podobało. Okej. Okay. Ale ten jeden głos to nie jest ode mnie, także jest nas dwóch w tym kraju, którzy głosowali. Na braku laku chyba na Infamousa bym, chociaż no nie wiem, no. Infamous też był niezły. To była dobra gra, mimo wszystko. No, niezły. No okej, mogę się zgodzić na słowo niezły. W tamtym czasie był niezły. Gdybym miał więcej rzeczy do robienia w tym mieście całym, tak powiedzmy po skończeniu gry, to byłby dużo wyżej. No, to na pewno. Bo pamiętam, że skończyłem, tam już nie było nic do roboty. No nie było. Ale... Niektórzy głosowali na przykład na Knaka. Ktoś napisał, że Knak był tak dobry, że mu się należy drugi rok z rzędu. Mi się podoba, że ludzie wpisują w ten inny komentarz, tak jakby to było miejsce na komentarz, wiesz. Tak. Wpisz grę razem z twoim komentarzem, nie? Te komentarze to jest właśnie ta bezcenna część. Tak, tak, ale żeby była świadomość, jak te głosy były liczone. Ktoś napisał Titanfall, było jeden punkt na Titanfalla. Ktoś napisał The Last of Us, było jeden. Fuck je, Titanfall i to było zero. Tak. I jeżeli ktoś napisał, no panowie, no przecież kurna, wiadomo, że najlepszy jest Titanfall, no to ten punkt nie był zaliczony. Nie wyławialiśmy tak gier z tych... Nie da rady, tak. No. Ktoś napisał, że ale bieda, pozwolę sobie skipnąć tę kategorię, mimo tego, że nie mam nic do marki PlayStation, poza PlayStation Vita, bo ona nikogo. A ktoś też napisał konsolę dla biedy. Konsolę dla biedy z wykrzyknikiem. Ktoś na niedźwiedzia zagłosował. Tego ktoś nie do zajebania, no. Ktoś wspomniał, że Żodyn nie zasługuje. Żodyn. No. Taka gra w karabiny, zapomniałem tytuł, ale się szczela. To pewnie Klocuch głosował. To był na bank Titanfall pewnie, a nie, bo to było PlayStation. Na PlayStation. Albo nie gra, w której się chodzi... to doliczyć. Tu ktoś napisał, że gra, w której się chodzi chłopem i taką małą babą. Nie wiem, czy to doliczyć to The Last of Us, czy nie. Pewnie tak, no. No to i tak wygrało, to nie był głos decydujący. No.
To prawda. Za to szukanie chuja w śmietniku to nie jest, to nie ta platforma. No Jeszcze, właśnie. bo też tu głosowane było. Było. Bo na Xboxie była sprawa jeszcze łatwiejsza, nie? Bo Tak, bo z, nie, w ogóle jeszcze mieliśmy problem, żeby ekskluzywów jakoś trochę powpisywać sami do tych takich proponowanych i no i wygrała Forza Horizon 2 chyba bezdyskusyjnie, miała 395 głosów. Sunset drugi był, miał 183, a na trzecim miejscu był Mistrzew Kolekcja, 165 głosów. A potem przepaść, nie? A potem przepaść, D4 dopiero było z 33 głosami. No i 25 osób w Dance Central też grało. Spotlight. Tak, ja bym a chciał potem tu poznać te dwie osoby, które głosowały na Azito X Tatsunoko Legends. Nawet ja nie wiem, co to jest. No. Proszę cię, Shape Up 2 głosy, Dead Rising 3 2 głosy. Dead Rising 3 trochę nisko, to mnie martwi. To jest gra na pewno lepsza niż D4, niż Dance Central. Wszyscy zapomnieli chyba o tej grze. To na początku, trzy gry na Kinecta. Tak. Cztery, jeżeli liczyć D4. No. To mówią, że umarł. Że umarł Kinecta. Tu proszę. 30 osób jednak ma. 30 osób jednak ma. No. Mike? Twój ja ten na zagłosowałem na Sunset Overdrive, bo Forza Horizon... Tylko w to grałeś, tak? Nie, Forza Horizon mi się bardzo podobała, ale grałem w nią na tyle mało, że jednak Sunset wydawał mi się takim bardziej wiarygodnym typem z mojej strony. Także myślałem, Sunset że to ty Overdrive. Na to Azito X Tatsunoko. Nie, 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 nie. Nie? Okej. Ja mam problem, bo ja nie grałem w te ekskluzywne tytuły, bo ani mnie ściganie w Forzie nie interesuje, no. Ani mistrz kucharz mnie nie interesuje. A w druty no. Też nie umisz? A w druty nie, drut. Nie umiem. Czyli D4. Zostaje mi D4 tylko. No, no i bardzo albo mnie wkurza, Azito że... Tatsunoko Legend. Albo, to byłby drugi typ. Ale najbardziej mnie wkurza, że Tytan wyszedł na peceta i nie mogę w niego zagłosować. No niestety, no łatwo nie jest. No. Niestety. Ja chyba głosowałem na Forzę, jeżeli dobrze pamiętam. Na Forzę. No tak, do ty w tak. Forzę grałeś przecież bardzo długo. No. To jest, no. To Forza jest bardzo dobrą grą. To jest taki tytuł, który trzeba mieć na Xboxie. Chyba, nawet... bo Sunset mi się podobał, ale nie grałem chyba tyle, co w Forze. Mhm. A Master Chief jakoś tak nie jestem w stanie tego liczyć jako no, tym bardziej, że to taki kotek. Gry, bo to są te takie, powiedzmy, remastery, ja to jakoś tak no. Nie do końca liczę poważnie. Ale teraz jak widzę Azito X Tatsunoko Legends, to jestem, wiesz, dlatego się zastanawiam, bo nie wiem, czy nie przerzucić się na to. Aha, no to spróbuj. A to wyszło u bo was? To brzmi legendarnie, wiesz. Bo... Nie wiem. Wiesz. Teraz muszę to sprawdzić. Się zobaczy. No dobra, a w śmiesznych były dobre. Świerszcze miały 3 głosy. Nie, nie, też, też miało 3 głosy. Nie. Nope. Nie, też. Nie. Nie. Ale tam były lepsze te następne. Tartak, przeczytaj. Tartak i Kubar, głęboka podstawówka. The Game. The Game. Tartak, mistrz analnej rozpusty. Dziękuję. Na pewno jest jakiś Sonic, więc głosuję na niego. To chyba dla Kubara szpila. Tak. Czym do wuja jest Fantazja Music Evolved? Głosuję na Halo. Znaczy, no my też nie wiedzieliśmy, ale na liście było, na Wikipedii. I walę takie suchary, że znajomi mówią na mnie toster. To a propos ekskluzywów Xbox. No ciężko było z Xboxem w tym roku. Ale to też wina tego, że on się raz, że się w Polsce późno pojawił, a no... No też nie miał ekskluzywnego line-upu jakiegoś PC, mocnego, nie? No, więc dokładnie. Wyciało tam kilka pozycji. Tak jest. No i trochę wina Xboxa, nie? No trochę tak, ale to tak trochę tylko. No. Ale za to tu było bardzo ciekawa następna kategoria. Najlepsza ekskluzywna gra 2014 roku na komputery osobiste, czyli PC albo Mac. No i tutaj oczywiście wygrało This War of Mine, którego Kubarowi w goty tak bardzo brakowało. No, wszyscy tu głosowaliśmy. Najlepsza gra, ale jak jest, kurde, najlepsza gra roku, to już nigdzie tego nie ma. No. No, no bo to jest taka gra najlepsza na PC. Przemyślcie to sobie. Przemyślcie sobie, jak głosujecie.
296 osób zagłosowało na This War of Mine. Bo to dobra gra jest. Ale bardzo ciekawa jest druga pozycja, ponieważ jest ex aequo przyznana. Divinity Original Sin 188 głosów i tyleż samo głosów The Vanishing of Ethan Carter. Pierwsze ja. I najważniejsze, niesamowitym jest to, że wyszło coś tak wysoko punktowanego, co zaczynało na Kickstarterze, bo Divinity, nie? Prawda? Było tak, finansowane. Tak. Nie dość, że się udało, to jest jeszcze dobre, nie? No. Ja głosowałem. Nie dość, że wyszło, to jest jeszcze dobre. To był mój osobisty głos na Divinity Original Sin. Twój był osobisty? Spędziłem naprawdę, naprawdę dużo godzin z tą grą, a ja nie gram na PC, więc to samo to już jest jakimś sukcesem, że miałem ochotę wracać przed taboret i grać w to. Ja chyba ten. Skończyłem. Ja skończyłem całe Divinity. Ja chyba też na to Divinity zagłosowałem jako grę roku. Albo na Ethana Cartera, już właśnie nie pamiętam, na którą z tych dwóch, na PC-towy ekskluzji. To pan się ale nie na This War of Mine. Nie, na This War of Mine na pewno nie, ale ten. Ale był This War of Mine też u mnie w takim prywatnym rankingu PC-towych gier bardzo wysoko. No ja nie miałem wyjścia jak głos. A nie, przepraszam. Ja w tym zestawieniu głosowałbym na Banished. Mam nadzieję, że to wyszło w tym roku. Banished chyba? Wydaje mi się, że w lutym wyszło. Na World of Warcraft możesz zagłosować, jak chcesz. Nie chcę głosować jest na World of Warcraft. Na czwartej pozycji 60 głosów. To jest heroina, już żadnych moich pieniędzy nie dostaną. Crack cocaine. Okay. Albo na Wasteland 2 z 58 głosami. No to Wasteland jest 2 jest moim osobistym rozczarowaniem, zawodem. Tak, zawodem. No PC. Dla mnie tak samo. No. Legend of Grimrock też miał 48 głosów, no. Dwójka. Podoba mi się, że Spintyre się załapało też wysoko. No właśnie. Taki śmieszny tytuł. Kojarzycie Spintyre? Tak, ja chciałem. O jeżdżeniu ciężarówkami przez Syberię. Ja chciałem to kupić ostatnio. A, to wyglądało fajnie. Widziałem na YouTubie filmy z tym. No, właśnie powiedzcie mi, czy to już jest w pełnej wersji, czy to jest jakiś early access cały czas? To już chyba w tym momencie jest w pełnej wersji. Okej. Okay. Ale nie dam sobie jakoś tak uciąć nic za to zdanie. No dobra. Ale bo to jak się to zrobiło coś popularne i zaczęły wychodzić filmiki te polskie takie, już nie pamiętam kto to nagrał, jakiś taki ten. Wiem, że Kłaz nagrywał i jeszcze ktoś jeszcze, to jeszcze było wtedy w Early Access. Mm-hmm. A teraz chyba już jest w pełnej. No dobra. Spin Tires. A później już widzę, jest kolejna przepaść, Dolina Śmierci i mamy Football Manager 2015. Cztery osoby grały w tym roku. I Am Bread, symulator kromki chleba, nie wiem czy to też widzieliście, to trzeba się kromką, na YouTubie ty. Widzisz kromką i trzeba się masłem obsmarować i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, no. Dziwny The Banner jest. Saga bardzo, bardzo, bardzo nisko, co mnie po prostu... No. Mnie też to bardzo zdziwiło. No, wydaje mi się, że nikt po prostu o tym nie pamiętał, albo w tą Banner Sagę grał od dawna już, wiesz, bo ona była taka... Ale w poprzednich tych naszych listach są tytuły, które się pojawiają gdzieś tam na początku roku i są wysoko. Więc to mnie zdziwiło, bo Banner Saga zazwyczaj się pojawia gdzieś, jest dość wysoko. W ale wiesz co, bo tą Banner Sagę chyba wpisał ktoś w to pole inna. Wydaje mi się, że Banner Saga to ona już wyszła z 2 lata temu gdzieś, ten tryb taki... Możliwe, no. Ten dla wielu graczy był już dostępny od dawna, a ten singlowy się chyba pojawił teraz, albo na odwrót. Okay. Wydaje mi się, że mogę coś przekręcić, ale Banner Saga to nie jest chyba z 2014 roku taki pełną gębą tytuł. No na pewno dostała, więc nie zaważyła na wynikach. Tak samo The Binding of Isaac, ten Rebirth, który też jest... No, to też jest... Sterem. On też się pojawił na PlayStation 4. Jak mógłbym głosować, to była moja najlepsza gra na PlayStation 4 w tamtym roku. Najwięcej w nią grałem. Ale się nie łapię. No, nie łapię się. Co to jest mini metro, za to mi powiedzcie dwa głosy. No takie małe metro jeździsz krótkie. Dzięki. Nie metro, to głupio pytasz, małe metro. No, nie ma za co. Głupio się pytasz, to masz głupio odpowiedź. Prawdę mówiąc, to nie wiem, co to jest za gra. Ja nawet nie wiem, czy to jest gra, ale była na liście, no to... Ma tyle samo głosów, co Cywilizacja, więc to musi być po prostu mega potwór, bo... To musi być coś, nie? To musi być coś, no. No cholera, nie wiem. Ja już mówiłem, tak, że Divinity głosowałem. Tak, ja też. Okej. Okay. No. Ja... Benisz, no to...
Tyle. Denis, który nie ma, nie, tak? Której nie Głosuje mam na stale jako liście. Denis. Dobra, No. dajemy ci na mini metro głos i przeskoczył cywilizację w takim razie. Mało tego, Banner Saga przeskoczył, I am Brett i walczy o siódmą pozycję z Football Managerem. Dobra, no okej. Komentarze? PC Śmieszne? Nikogo, szczególnie, że mam kompa jak tartak. Tartak jest teraz, wiesz. Jestem najniższą kastą PC Master. Tak. PC Master Race, tam są jakieś różne poziomy i na końcu jest tartak. Takie krapy, że nie ma na co głosować. AKA PC Nikogo. Hashtag PC Nikogo. Hashtag PC Nikogo. Skąd mam wiedzieć? Gram na konsolach. Kto jeszcze gra na PC-tach? I to mi się to są zawsze, jak jest gra na konsole, to są widać, że są komentarze PC Master Race, nie? Że konsole nikogo, kto by chciał grać na kanapie, a jak są gry na PC, to z kolei właśnie, kto jeszcze gra na PC? Tak, to jest Nie mam nieustająca komputera wojna. Osobiście. Ktoś napisał właśnie, że nie ma osobiście komputera, no. Nie mam komputera osobiście, to mi się podoba. Ale też bardzo mi się podoba, że najlepsza gra... Przypomnę kategorię właśnie. Najlepsza ekskluzywna gra 2014 roku na komputery osobiste. Uwaga, Werben. W Assassin's Creed. Nie wiem, czy to jest dobry troll, czy to jest pomyłka, ale dobre to jest. No, następna platforma była bardzo... To jest najlepsza. Tu był zbiór taki mocny, było PSP, była Vita, był DS, 3DS, Android, iOS, no wszystkie te takie platformy mobilne, było, tak? Najwięcej było pretensji, że nie ma Windows Phone. Tak? No, tak, no, zdecydowanie. A tak, no. Nie ma, to se dopisz, no kurczę, przecież można było głosować na tą grę. Właśnie, ale wygrały Pokémony Alpha Sapphire, Omega Ruby. Zadowolenie. 232 głosy. Przynajmniej pierwsza kategoria, z której jestem zadowolony. Drugie miejsce miało Super Smash Bros. 135 głosów. Hitman Go 92. Potem Monument Go, Valley. A Monument Valley też było nieźle. 64 i Bravely Default 48. Czyli 3DS tak naprawdę i DS zdeklasował konkurencję w tej kategorii. Monument Valley to jest ten, to jest komórka. Tak samo Hitman. Dobra, Monument Valley to jest komórka. Ja myślałem, że Monument Valley też jest na DS-a. Okej, okay. Ale Bravely Default jest na pewno na DS-a. Bravely Default jest na DS-a, ale to jest gra z 2012 w Europie. Mm-hmm. 2013 w Europie, a 2014 dopiero w Stanach, więc nie tak. Wiem, czy się powinna liczyć. Czyli się nie liczy. Nie liczy się. Zadziwiająco mało głosów miał Hearthstone Heroes of Warcraft. No właśnie. 14. No bo wiesz, ludzie są już, myślę, zmęczeni. Ile razy można na to samo głosować? Ludzie już, znaczy, to wiesz... jest tak popularna gra, że ludzie traktują ją jak pasjansa, nie? W komputerze. Mm-hmm. Tam jakimś... Na którego jest. Też były oddane głosy. Tak. Dwa ale chyba. Mnie za to bardziej niż Hearthstone, no może nie wiem, czy bardziej, ale Shovel Knight jest bardzo nisko na 7 miejscu, a to jest gra taka, która lubi nawet wygrywać niektóre listy z tego... Co bardziej hipsterskie. Internetu. No. Widać, nie było grane zbyt dużo. Nie było grane. Ja nawet nie wiem, czy Hearthstone'a odpaliłem w tym roku. No widzisz, ale dla mnie grą roku, tą taką mobilną, to jest właśnie Hearthstone Heroes of Warcraft. A nie Danganronpa, Trigger Happy. Nie grałem w Danganronpę. Jeszcze raz, w co? W Danganronpę. Danganronpę. Trigger Happy Havoc. No nie może nie grałeś, Tartak, w Danganronpa, no, Trigger Happy Havoc. Nie przypominam sobie. To nie znaczy, że nie grałem, nie? Po prostu sobie nie przypominam. Ty jesteś, jak jesteś tak bardzo pijany, że już prawie ci się urywa film, to odpalasz Danganronpa, Trigger Happy Havoc, tak? Żebyś nie pamiętał. Tylko wtedy jestem w stanie to zapamiętać i wymówić. Okej. Okay. Spoko. Tak było. No ja, mój głos idzie na Pokémony, więc to chyba nie ma się co... Nie ma się co dziwić, jak ktoś słucha Furmogatki, to już wie dlaczego. No. Mój nie idzie na nic, bo nie grałem nic. Na Hearthstone, bo raz odpaliłeś w tym roku. W tym roku nawet nie jestem pewien, czy odpaliłem w tym roku. Ale tak, no, powiedzmy, gdybym odpalił, to byłby Hearthstone. Mike, no, co było twoje? No, mówiłem, Hearthstone też. Też Hearthstone, no. Tak, okej. Czyli wygrał, no. Czyli wygrał. No wygrał, no zdecydowanie. Z 14 pobił 232 głosy. No ale wiesz, waga naszego głosu to jest tam 74, nie? Razy 3. Jest 2 do 1, no. No.
Będzie dogrywka. Czyli wygrał. Jeszcze będą W karne następnym i odcinku masz dogrywka. pierdol. Pokemony walczą z Hearthstone'em. Tak. Ale też w sumie tak, na 10. miejscu mamy Kingdom Rush Origins, prawda? Które Mamy. dostało 4 głosy, ale gdyby policzyć wpis nic, który dostał 5 głosów, to Kingdom Rush musiałoby spaść na 11. miejsce. Nie dość, że ktoś pisał nic, to jeszcze 4 kolejne osoby go poparły w wyborze. Tak. Ktoś napisał Uncharted. Uncharted, Złota Otchłań, trzeci rok z rzędu, bo reszta nikogo. Ktoś czwarto. On tylko, ktoś wchodzi tylko, żeby w tej kategorii zagłosować na Uncharted, Złota Otchłań. Ale ten trzeci śmieszny był dobry, Kuwar, przeczytaj. Prawdziwy mężczyzna gra tylko w Pokémony. No. To jest najprawdziwsza prawda. To nie jest run, Sackboy, run. Bo nie mam smartfona, a narzeczona ma tylko to. No widzisz. Na bezrybie i rak ryba. No pewnie. Na on chciał się narzeczoną mobilne. Pochwalić bardziej niż tym. Tak, tak. To się chciałem powiedzieć. Zdjęcie albo się nie liczy. Także. No właśnie. Na platformy mobilne to jest zwykła bieda, a nie gra roku. To. O, i tutaj jest, ktoś się przypomniał. Ja mam Windows Phone'a, a nie Androida i iOS'a. I to mi się podoba. Platformy mobilne są dla lewaków. Może ktoś literówkę zrobił dla lewarków, miało być. Nie. Dla lewarków? Nie ma sensu. Ktoś tutaj wbija szpilę w moim kierunku. Arka Gdynia, kurwa, świnia. Świnostwo pewnie. Zjadłbym kebaba jest najlepszą odpowiedzią w tym. W no ktoś się głodny zrobił, no wiesz, długo głosował, rozmyślał i zgłodniał, no. Nie po to 2000 przebuliłem na konsolę, żeby grać na komóreczkach. No i to jest słuszne podejście, no. Tak. Tak było. Tak, następna kategoria też zdaje się, pytania jakieś się pojawiły, bo niezrozumiała była. Najlepsza gra 2014 roku w dystrybucji cyfrowej, czyli wszystkie konsole razem wzięte do jednego wora, ale tylko takie, które, znaczy gry, tylko takie, które można było dostać w dystrybucji cyfrowej. W dniu ich premiery. W dniu ich premiery, czyli takie jak Valiant Hearts, takie jak This War of Mine, takie jak Child of Light, jak Transistor, jak Trials Fusion. Jak Szukanie chuja w śmietniku. Na przykład, no. Jak wygląda tabela? Wygrał This War of Mine. Znowu? No, 232 głosy. To jest tyle samo głosów. No, ale ciągle nie jest goty. Nie jest no, goty. Nie jest. Wszyscy głosują, ale nie ma go w goty. No. Ja myślę, że jakbyśmy go wpisali do proponowanych, myślisz? To by miał dużo głosów na goty. No, tak. Ale on, wiesz, chyba lista była zamknięta szybciej niż This War of Mine miał premierę, co? Tak, bo my żeśmy zrobili rozpiskę całą listę, a This War of Mine miał premierę tam lada chwila i tak naprawdę nie wiadomo było, czy to jest dobre, czy słabe. No, a wiadomo, że te miejsca uzupełnione przez nas są podpłacone, więc... Tak. Ale nie, no przecież tu żeśmy też chyba wpisali This War of Mine, czy nie? Czy to ktoś nie, wpisał? Może. Nie pamiętam już teraz. Nieważne, nikogo. To jest do sprawdzenia. Nikt nam nic nie udowodni. This War of Mine wygrało. Drugi było Valiant Hearts. 205 głosów, także dosyć zacięty pojedynek. A na trzecim był Chuj w śmietniku, czyli 138 głosów. Ale zobacz, Banner Saga tutaj. I znowu Banner Saga wysoko. 64 głosy, tak. I no tutaj, no. Child of Light z tranzystorem na równiuśkiej równiusi 55. Na tak zwanej poziomicy. No i Oddworld New and Tasty się spadło mu 3 głosami niżej. 2, przepraszam. 53. 2 głosami, no. A tutaj tu twoje taka... Hearts Fusion. Na 7 dopiero. No ale 41 głosów to też nie tak źle. Ale tutaj się ta kategoria mi się podoba, bo głosy się równomiernie rozłożyły. Znaczy była tak. Zacięta walka i dopiero wyraźny spadek jest po 9 miejscu. Bo Spegl 2, które jest na 9, ma 15 głosów, potem jest tylko The Wolf Among Us i 3 głosy. Mhm. Smutne 3 głosy. Ta kategoria też była fajna, bo ja bym tak śledziłem te wyniki w trakcie głosowania. Jak tam się zmieniało, to tam raz był właśnie This War of Mine pierwszy, za chwilę Valiant był pierwszy. Tak, one się tam biły. No, one się biły. No. O to pierwsze miejsce. No, jak się biją, zawsze dobrze. A wasze w dystrybucji cyfrowej? No moje Trialsy to wiadomo, z definicji.
No ja, dla mnie to jest trudny wybór, powiem ci. Wolf Among Us. Spintires. Spintires. No, proste. Proszę bardzo. Nie grałem w Valiant Hearts. Dalej prowadzę ja też, mój ja też nie eksperyment. zagrałem w Valiant Hearts. Sądzę, że jakbym grał, to byłoby pewnie oddane na to. No ja właśnie się zastanawiam, czy to nie byłby Valiant Hearts w moim przypadku. This War of Mine jest fajne. I znaczy obie te gry, bo i This War of Mine i Valiant Hearts grają na uczuciach odrobinę. Znaczy takie same chwyty wykorzystują. This War of Mine jest bardziej growe. Valiant Hearts chyba. Chyba jednak wybrałbym Valiant Hearts, ale to nie byłaby duża przewaga względem This War of Mine. Okej. Okay. Przyjęto. Przyjęto. A nie Banished? Banisz jest bardzo dobra gra, nie wiem, o co ci chodzi. Bardzo mi się podobała odpowiedź z kategorii śmieszne, tudzież śmieszne, tudzież nieśmieszne, ale na pewno inne. Ktoś napisał, że nie gram w krapy. Najlepszą grą roku. Tak jest. Nie gram w krapy, tak jest. Albo gry z PSN powyżej 200 zł. No, to jest takie dające do myślenia. Potem ktoś napisał, że docenił nasz kunszt i napisał, że zajebista jest ta kategoria. Staraliśmy się przy tej szczególnie dłużej się. Tutaj powinien się pojawić mem, że nie jesteśmy pewni, czy sarkazm, czy. Nie no, przy tej kategorii trochę dłużej posiedzieliśmy, postaraliśmy się, jest okej. Okay. Tak. Ale ktoś na przykład stwierdził, że nazwa kategorii powinna być trochę inna, bo on powinna się nazywać najlepsza gra niezależna Elite Dangerous. No to jest do naprawienia w przyszłym roku. No, także nic się nie stało. Ale ktoś też wpisał D4 z Xboxa, bo na PlayStation nic nie grał, bo PSN nie działał. No to jak ktoś ma ten wybór, że może sobie skakać między konsolami, to tak, no. Odpowiedź jest do przyjęcia. No, nie kwalifikuje się na listę niestety. Tak jest. No i teraz zaczynamy już te takie kategorie z cyklu ciekawsze i mniej banalne. Ponieważ najbardziej zepsutą grą roku 2014 według forumowiczów i słuchaczy został Assassin's Creed Unity, który zdobył aż 561 głosów. No. Jest też tak zgoda ponad podziałami. Tak, zdeklasował nawet Drive Cluba, który zebrał bardzo dużo, bo 336, ale to mimo wszystko było za mało, żeby wygrać tą kategorię. Także tutaj ale głosy popatrz, się Assassin rozłożyły. Assassin jest multiplatformą, a Drive Club jest tylko ekskluzywem, tak. Więc to też wagi powinny być inne. No. No. Ale na trzecim... 561 to już jest ponad 50%, więc no tak, ale wiesz, ważne głosowanie jest, można uznać tak. To jako... Ale wiesz, Drive Club miał być tą darmową grą i ktoś mógł na nią zagłosować za karę za to, że jej nie dostał, a miał ją dostać, nie? Za karę to dostał Assassin's Creed Unity. To prawda, Assassin's Creed Unity jest wyjątkowym krapem tego roku. Może nie złą grą, jest po prostu nudną grą, o czym będziemy dalej mówić, ale poziom zepsucia, procedura naprawcza, patche do patchy, 440 gigałatek. Ale ty nie bądź, wiesz, mądry, bo ty nie grałeś, jak to było faktycznie zepsute. No, nie, ja jestem mądry, bo odczekałem to, ale jestem wkurzony, że mam grę na półce od którego? Końca października, a mogłem w nią zagrać tydzień temu. No, ale to jest dokładnie tak samo w Lords of the Fallen było. No. Na trzecim miejscu jest 40 głosów. Patch wyszedł krótko przed świętami, a gra wyszła przecież w listopadzie. Październik, listopad chyba, no. Także to wiesz, półtora miesiąca, kurde, na patcha się czekało, który game-breaking bugi naprawiał. No. Mistrz kucharz też miał problemy, tam zdaje się matchmaking nie działał. Nie działa dalej. Dalej problemy i powinien być dużo wyżej na tej liście. No. 31 punktów. Na piątym Destiny 21 głosów. Ja nie wiem, co Destiny. Było nie tak w Destiny. Destiny oprócz tego, że grą było słabo. No. Tak, no Destiny raczej nie było zepsutą grą, bo ona była dosyć dopracowana, wydaje mi się, i to, co miało w niej działać, działało, tylko tyle, że... Dopóki działała jaskinia, to ja grałem w Destiny. Wyłączyli jaskini, od tej pory już nie włączyłem. Wiesz co, wydaje mi się, że mogą, niektórzy też mogli uznać, że ten balans taki tego drop rate'u i lootu był po prostu zepsuty, bo to było zepsute tam przed patchami, to naprawdę kiepsko się prezentowało. No może przez to. Widzieć. No. Rozumiem. A wasz typ? Tak być. Jaki?
Ja się zgadzam z większością, czyli Assassin. Assassin. No. Assassin, no. Trzy dupy rozwalone, no. Trzy dupy. Bardzo mnie boli, że ktoś God Simulator tutaj na tą listę wrzucił, jak to nie jest bug, tylko to jest feature tej gry. Że ta gra jest zepsuta. Bo to ja na cała przykład... zabawa w tej grze polega na tym, że się po prostu coś tam wszystko pierdzieli i kozę gdzieś tam wystrzeliwuje w kosmos. Ja na przykład nie mogę przeboleć, że jest Titanfall, który działał od początku. Serwery działały, wszystko działało. Nie było tak, że coś nie działało. No może wiesz, balansem w strzelankach multiplayerowych można się przez rok bawić, ale wszystko działa do cholery w tej grze. Nie, coś tam było z tym Titanfallem na początku. Ale to co ty gadasz? Pierwsze dni. Nie przypominam sobie. Albo nie chcę. Shadow of Mordor na konsole poprzedniej generacji to też w sumie ten. Nie wiem, kto się spodziewał czego. No tak, ale. No tak, ale w sumie. To chyba chodzi o to, że nie ma tego systemu tych nemezisów, tak? O to chodzi, no tak, że nie. Ale ma ktoś pretensje o to, że nie było wiadomo do samej premiery, że go A nie to ma, nie? prawda. Okej, okay. Masz rację. Masz Też rację. nikt, ktoś zapomniał powiedzieć o tym, nie? Dragon Age to ja głosowałem. Hater. Nie wiem, co to jest Air Control z jednym punktem, ale wierzę, że jest zepsute maksymalnie. Far Cry 3 za to też jest bardzo ciekawą. 3? Tak. Okay. Ktoś zagłosował na to, na zepsutą grę roku 2014. GTA Online jak najbardziej. O to tak, się zgadza. To był straszny krab. To było zepsute i to dalej łączenie z GTA Online na tych konsolach obecnej generacji jest fatalne. To była Alien straszna. Isolation to jest ciekawy też tytuł. Najbardziej Nie, zepsuty. Alien działał. Znaczy, to był słaby tytuł, ale Znaczy on on nie, działał. on Tam nic nie działał było rozwalone. technicznie, ale po prostu jest beznadziejną grą, no. Znaczy, no jest nudną grą, tak samo jak i Assassin. No. I jak Evil Within, który jest pod nim. Dobra. Tego jeszcze nie wiem. Śmieszne rzeczy. System liczenia głosów PKW, czyli Państwowej Komisji Wyborczej. No Co tak. Byście nie oddali, tak ten PSL wygra, tak? No. Okay. I tak wygra Titanfall. Ale tu jest coś, co mnie bardzo cieszy. Ta gra roku. Okej. Okay. Zepsuta. Która? Kubar na prezydenta, a Tartak na premiera. Aha, no aha, to tak. To A ja? A ty nie. Znajdziesz jakiś stołek, nie? Murdered Soul Suspect, tylko nie wiem, czy to z 2014, a nie chce mi się nowego okienka otwierać, żeby sprawdzić. Okej. Okay. No. Tak, dwa razy by sprawdził, zamiast to wpisywać. Tak. Także no, wyręczymy cię, tak? To jest z tego roku, brat. Wszystko z early access. Pełna zgoda. Obie ręce do góry. No, ale tu jest... Early access, green lighty, to wszystko powinno zdechnąć. Tak jest. Gry powinny wychodzić skończone. Tak jakby early access ci przykładało broń do skroni i kazało kupować to, co się tam pojawi. Nie, ale to działało. Masz osobną kategorię wydzieloną, wiesz, której wiesz, spodziewasz się, że to są gry, wiesz, niedopracowane. I jeszcze masz pretensje, że one wychodzą w tej osobnej kategorii, w której nikt cię nie zmusza no, do kupowania. No, nie, bo ja bym chciał zmusić tych, którzy je robią, że albo zrobią grę do końca i dobrą, albo nie dostaną żadnej kasy, a nie. Wiecie co, nie chce mi się już robić tej gry, nie będzie można strzelać, ale można biegać po naszej grze. No, grajcie sobie. Nie, no okej, okay, zgadzam się, jeżeli pojawia się gra w Early Access, zarabia jakieś pieniądze i nie pojawia się już nic po tym, to okej, okay, nie? Ale to jest wybór ludzi, którzy na to płacili, ale najczęściej, wiesz, się pojawiają gry, które są faktycznie zepsute, ale ludzie naprawiają, nie? Robią cały czas, poprawiają, dzięki temu mają jakiś feedback i wiesz, i idą w dobrym kierunku, no. To gdzie jest moje pełne i działające DayZ? No, ale Tartak DayZ to jest akurat gra, która jest non-stop patchowana, tam co chwilę masz patche przecież po 500 mega, po 600, po giga. No są, ale gdzie jest wersja 1.0.1? No nie będzie jeszcze, ona będzie w 2016. No. Taki jest release plan w tej chwili. Ale stary, jak dostaniesz, to ona będzie tak dopracowana przez to, że wiesz, miliony ludzi teraz ją testują, że uch. Tak, to na moim komputerze już klient Steama nie będzie się odpalał. Na twoim odpalać. To nic nie pójdzie. Dragon Age jest całkiem nieźle spierdolony. Otoczenie śmiga jak ta lala, a tu nagle przylatuje smok w kurwa 5 FPS-ach. No bardzo, bardzo jest opisowe, ale ktoś dziękuję. Wylewny był mocno. Ktoś, kto to napisał, jest moim bohaterem.
Ja jeszcze raz to przeczytam, bo to jest piękne zdanie po prostu. Dragon Age jest całkiem nieźle spierdolony. Otoczenie śmiga jak talala, a tu nagle przylatuje smok w kurwa 5 FPS-ach. Dramatic reading można sobie. Piękne, no. Piękne. I klasyczna odpowiedź, halo, zepsute? U mnie działało. No. U mnie działa, nie? To jest... Tak. U mnie działa. Rozczarowanie roku 2014. Tutaj przodują te propozycje, które sami podrzuciliśmy, nie? Tak, czyli tak, niedokończone tak. Gry trafiają do sprzedaży, wygrało 466, czyli masz swoje early access, Kuba. Tak, ale tu trzeba też zaznaczyć, że... Nie, to nie jest bardziej early access, tylko to jest pod no, względem nie, ale to było w kategorii, czyli... Tam był cudzysłów. Assassin's Creed. Tam był cudzysłów, że te early access tak się trochę przemyciło do... Cudzysłów jest, więc nie masz racji, no. Przecież ci mówi. Okay. Dla mnie też bardziej właśnie Assassin's Creed, te wszystkie Halo w jednym. Jasne. Odpowiedzi. Brak tytułów sprzedających konsole. 113 głosów też na drugim miejscu. No nie było takich system sellerów klasycznych. Tam Sunset to próbował być takim system sellerem. Musi być... Gearsy, musi być Uncharted, żeby ludzie, wiesz, no, czuli, no. Że... Titanfall, nie? Wiesz co, ja myślę, że w tym roku w końcu będą te system sellery, bo... Ale wszyscy już mają te konsole i dalej jest potrzeba tytułów sprzedających konsole. No, pewnie tak. Po co mi, co mi sprzedawać konsole? Jak no, ja nową, mam? Jakiś Slim. Nie, to bo teraz ludzie potrzebują tytułu, który dzięki któremu sami przed sobą będą mogli usprawiedliwić, że dobrze wybrać. No właśnie, no okej. Okay. No. A nowa generacja, nowa stare generacja rozdziałki. Stary. Tak, to się zgadza. No, miało być tak pięknie. To gry, Mike, miały, to... gry miały wyglądać jak filmy. No będą wyglądać, The Order, nie? Będziesz miał ten... Tak. A ja pamiętam, jak czytałem o PlayStation 2, to miało wyglądać jak Terminator drugi. Okej. Okay. Właśnie. A Secret Service też nie spełnił pokładanych w nim nadziei, 71 osób. To by było wyżej, gdyby sprawa z Secreta i Pixela wypłynęła odrobinę wcześniej. Tak, bo to tak w sumie na sam koniec, nie, się pojawiło. No, tak. No. Wiedzieli, kiedy to ogłosić. No, wiedzieli. Nie. No to lipa była straszna. No, a moje rozczarowanie roku to jak najbardziej... Znaczy, ja mam takie dwa rozczarowania roku. Rozdziałka. Nie. Raz, że te gry niedokończone trafiają do sprzedaży, ale powiedzmy, że jestem tam w stanie jakoś to przeboleć, mimo tego, że cholernie mnie to denerwuje, ale moim rozczarowaniem roku, takim growym typowo, jest brak trybu 2x2 w FIFA. Znowu? No. Jeszcze tego nie przebolałeś? Nie. To okay. Chyba powinieneś przyzwyczaić, że tego już po prostu nie będzie. Tego już nie będzie. Musi być. Ja to chcę. To se ne vrati. I tu pełno. To se ne vrati. Wszyscy to chcą, ale tego nie będzie. To niech się dziad pierdoli. Tak jest. Pozycja piąta. Przesunięte premiery gier na rok 2015. Oj, to tam było już grubo. Boli cię coś? Wiedźmin. Wiedźmin mnie boli, jak najbardziej mnie boli Wiedźmin. No ale co, Wiedźmin mnie był luty. To co no. Ci przesunęli? No, 2015 na 2015. No nie, no ale wcześniej go przesunęli na luty z września chyba, czy z października. No tam w tym wrześniu, to nie wiem, tydzień był na wrześniu. Przez tydzień miał być we wrześniu. Okay. Dawno i nieprawda. Dobra. Ale rozczarowująca oferta programów lojalnościowych tych konsol nowej generacji też miała 52 głosy. Tutaj było całkiem ciasno w tej kategorii. No. No bo wszystko, bo ogólnie rok 2014 był rozczarowujący. No. Tak. A dodatkowo 49 głosów były potknięcia i wpadki sieciowej usługi PlayStation Network. Tu też mają szczęście, bo gdyby to głosowanie było wcześniej, to też byłoby więcej głosów, bo no, tak. Się solidnie się wypieprzyli na święta. Przecież jak już dawno tak jest. Był po oddawaniu głosów. Zgadza się. No. No dobra, tak a właśnie. Z tych śmiesznych, czy wasze jeszcze tytuły? Typy? Niedokończone gry. I chyba tyle, no. No dobra. To mnie boli. W rozczarowaniu roku ktoś napisał, że stosunek Kubara do PS4 tak. Rozczarowuje. Jaki jest stosunek Kubara do PS4? Najgorszy.
Przerywany. Ale to jest mój głos też na to, więc gdzieś się pojawiłem na liście, czy oficjalnie, czy nie? No jesteś na hit liście SDF-u. No. A to już od paru lat. Ale na przykład zaskoczeniem roku było, że Tartak kupił PS4 też. Także ja jestem krytyk. Rozczarowanie mnie zaskoczyło. No. Ja jestem krytyk. Rozczarowanie, przepraszam, tak. Tak. No. Ktoś był... Sprzedałem sprawę. Ktoś był rozczarowany, że Furmogatka trwa średnio 2, a powinna 8 godzin. Nie, to dystanse u konkurencji, u nas content. Jakość no. ponad ilość. Tak. I że Sir Mike hejtuje Zeldę na 3DS-a, też ktoś o, był rozczarowany. To się zgadza. To pewnie szalala. Strasznie zły. No. Brak wsparcia PS4 dla RedTube. Ja też czekam na dedykowaną apkę. Czekam na dedykowaną apkę. No, ktoś to w końcu musi zrobić. No, no prawda. No. Tutaj ktoś był też rozczarowany, że brak koszulek, lodów, gnumak i formogatki. Sun. No bywa, no. No, ale... no. Bywa, no. Ale. Ale. No ale bywa, no. No ale bywa, no. No ale bywa. No. Ale bywa. Ale sun. Secrets. Błędy językowe w forum pogadko podcastowiczów. Mówi się... Ale to fajne, że błędy językowe jest z błędem napisane. Tak, błędy językowe. Mówi się przez U otwarte w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Ty, Mike, jako polonista powinieneś poprawiać kolegów. Jak po cię... pierwsze. I nie jestem polonistą, do cholery. Wiesz, Mike nie jest polonistą. Mike a poza jest tym... polonistą. A poza tym skąd on wie, czy my chcemy wsadzić w cudzysłowie, czy w cudzysłowie? No to chyba my wiemy, właśnie. Nie? No, w cudzysłowie się mówi. Jak cię dupa boli, to wsadź sobie ziemniaka, tak babcia robiła na hemoroidy i działa. To był aha. Koniec. No, pozdrowienia dla babci. No dobra. To jest rozczarowanie roku. Spoko. Okazuje się, że nie dość, że jestem mistrzem analnej rozkoszy, to również rozpusty. Ciągle rozpusty, to ciągle obsysam Finowi Spencerowi. Okej, okay, no. To prawda. No, spoko. To prawda jest akurat. I Spencer tak pewnie jest w siódmym niebie. Tak, to jest prawda akurat. Generacja patcha. To też to, było rozczarowanie. No, prawda. Ktoś był bardzo rozczarowany, że w Biedronce nie było gier, które chciał kupić. O. To jest jeszcze do naprawienia. Wykupili. Ktoś z góry z definicji też był rozczarowany, że były ustawione wyniki Formogatka Game Awards. No to akurat prawda. Jest prawda. No. No, ale to przecież wszyscy wiedzieli. Rozczarowanie bardzo, tak. Był też koopcast z Assassin's Creed Unity. On był też równie rozczarowujący, co i sama gra. No. Nawet dla nas był rozczarowujący ten koopcast, bo się nie udał. Ale kliki lecą! Lecą, money! Pi, pi, pi. Cing, cing. YouTube money. Krab i indyki w drugiej połowie roku na PSN Plus. No PlayStation z pierwszej. Oferta PlayStation Plusa to jest tak oferta indykowa. Tak. Ktoś był bardzo rozczarowany brakiem Abdela w input lagu. Przekażemy. Przekażemy. Tomek. Nowe konsole nadal niezłamane. Pewnie ktoś ma na piratach chce grać i nie da czeka, rady. No. Leżą kupione, nie gra. Czekasz, aż w końcu na giełdzie się pojawią gry. Na verbatimach. Tak. 2 HD. Ktoś był rozczarowany, że jest brak gier ze średniej półki. Tylko AAA i indyki. Nie ma nic pomiędzy. A ja bym się z tym nie zgodził, bo jak najbardziej są gry pomiędzy. I właśnie te wszystkie This War of Mine, Ethany Cartery, to są te pomiędzy. Są takie gry... Tylko, że ceny się nie zgadzają. Nie, no zgadzają się jak najbardziej. Wychodzi taki... I platformy. Wychodzi taka perełka jak Rambo gra. No tak. Ale kosztuje tyle samo, co... Perełka. Co na przykład Wolfenstein. Szukam no, dobrej gry. Tak. Wiesz, fajnie, że wychodzi taki Rambo, ale niech on kosztuje 80 zł, nie? No. A nie 200. To się zgadza. Także gry są, tylko są klasyfikowane cenowo w dwóch grupach. No. No dobra. A zaskoczenie roku 2014. Tutaj też mała inwencja twórcza była w sensie sensownych odpowiedzi. Wszyscy wybierali te nasze propozycje. Czyli wygrały ciche hity, czyli takie Wolfensteiny, Shadows of Mordor i tak dalej. Czyli te takie gry, których się nikt nie spodziewał, że będą dobre. Mhm. 554 Żaden. Głosy. Bardzo dużo głosów. Żaden. 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 Żaden się nie spodziewał. Ale dużo dobrych gier powstaje w Polsce. Też było zaskoczonych 269 osób.
Wiecie, wystarczyły dwie gry w Polsce zrobione w tym roku, dobre, jest ich dużo. No jak dwie? No co, This War of Mine i chuj śmietnik ujca. Nie, no bez jaj, ale Juju masz przecież No. jeszcze. No okej, okay, no Juju, no. No, masz Shadow Warrior. Witcher No. się ten? Witcher się łapie? No masz, Nie, pewnie, że nie, bo... tak. No w tym w Dużo dobrych gier 2014... powstaje. No. Nie Aha, powstało. powstaje, dobra. Tak, w tej chwili w Polsce jest chyba ze 150 studiów deweloperskich, które robią gry. Wszyscy O Juju jest, robią. o jest, 150, co z tego, że jest w Polsce? Ja wejdę, zamknę się w łazience i zacznę śpiewać i będę najlepszym śpiewakiem w tej łazience. No, co, jak No, one w coś tej zrobią. łazience tak. Jak one coś zrobią, to będziemy je chwalić. Ale No. one robią. To No, czekamy, aż zrobią. przecież. No, ale masz przecież Juju firmy. 2, Nie, tak, bo to. Juju 3. Nie, bo tutaj też musisz liczyć takie studia, które robią małe gry, które do ciebie w ogóle nie docierają, ale na Czyli nie przykład. istnieją. No nie, no ale masz taką Tequilę Games czy coś tam, ona też robi gry w Polsce, tutaj produkuje, no i oni walą po prostu hit za hitem, jeśli chodzi o te wszystkie takie mobilne sprzęciory, no nie możesz Nie tak no mówić. dobra, droczę się, no. No, masz tak samo, masz 11 Bit Studios, który nie dość, że ma tego This War of Mine, ma tam Anomalii, ma jeszcze, no jeszcze kilka innych tytułów, które no też zbierają pozytywne recenzje, to nie jest tak, że oni jakieś krapy robią. Przyjąłem do Super hot. wiadomości. No. Super Juju. Super hot. Super hot. No, super Tak. hot na przykład. Właśnie. A No. śmieszne? Sermajk kupuje wszystkie gry na premierze, a Tartak gra pół roku w multi. Rok. To jest zaskoczenie. Nie Zaskoczyło. pół roku, tylko rok prawie. Rok. Formogatka wychodziła regularnie cały rok. Tu też było zaskoczenie. Jesteśmy tak samo zaskoczeni jak wy. Równie zaskoczeni jak A i tu wy. było najlepsze zaskoczenie wszystkich Tak. zaskoczeń. Tartak dalej w Formogatce. A teraz nie wiem, jak mam to. Również Nie wiem, jak mam jesteśmy to czytać. zaskoczeni z Majkiem. Nie wiem, jak mam to czytać, że powinno już mnie dawno tutaj nie być. Czy Co jestem byśmy tak z Majkiem dobry? nie robili, to Tartak dalej jest tutaj z nami nagrywa. Czy jestem tak dobry, że powinienem myśleć o solowej karierze? Nie wiem, proszę o dosłanie więcej informacji. Tak, Potrzebuję no. więcej danych. Troszkę sprecyzujcie. A tu było też dobre. Mike liczy klatki na oko lepiej niż Digital Foundry. No No, to jest akurat skill, taki feature dziwnym nie Majka. jest, no To taki się feature. zgadza, no. Jak złożę pracę magisterską do końca roku, to będzie zaskoczenie roku 2014. Tutaj również prosimy o follow-up. Koniecznie chcemy wiedzieć, czy Tak, praca została udało się ci, nie? złożona w Tak terminie. jest. Jeśli to mój brat pisał, to tak. Okej. Polygon Invades Poland. Tam był Pamiętacie, ktoś że... zaskoczony. To była to, o, to było śmieszne, ale sensowne. Tak. Okej. Czemu u nas nie ma takich? To od tego się chyba zaczęło. Czemu u nas takiego kontentu nie ma na stronach Human Touch, wideo i tak Tak, dalej? tak, tak, tak. Human Touch. No. Majko, to w poprzednim roku ci buty ten zapierdzielili? Tak, to 2014, no. Zniknięcie butów Okej. Majka, ktoś był Okay. zaskoczony. Trzeba napisać do prezydenta rok 2015. Ja widzę taki Poproszę. program na History, ten channel, ten gdzie jest. Rok Debuty. 2014, Wrocław. Kiedy Michał spał. I takie czarno-białe zdjęcie, jak ktoś się wdrapuje po Tak, balkonie. rekonstrukcja. Tak. Sir Mike na PGA. No, ja też byłem zaskoczony, że pojechałem. No i największy szoker 2014 roku, Mike w końcu będzie miał szybszego neta. Tak właśnie, tylko że to To się nie się nie udało. wydarzyło. No No, bo to się stało się. Stało się tak, że nie Do dodzwoniłem, rozczarowania roku to przerzucamy. że ten pan, który mi oferował usługę, nie da się już do Poor niego system. dodzwonić i okazał się jakimś bucem, no. Czyli jak to mówią w korporacji, nie dowiózł tematu, tak? Nie dowiódł, targetu nie zrobił, no i chyba ten. I chyba go wyjebali. Naobiecywał ludziom i go wywalili z pracy. Naobiecywał i go wywalili, ale ja ten temat jeszcze pociągnę. Ja do niego zadzwonię jeszcze raz po nowym Jam, roku. jam. Mike mu pociągnie. Słyszeliście Tak, to u tak, nas tak. oficjalnie. Nie, to kto komu będzie te kable ciągnął? No. Wiesz, może kable już są, tylko że ja dzwonię w złe miejsce. Może ja po prostu powinienem do UPC zadzwonić jak każdy biały człowiek i za 2 dni będę miał szybki net. No nie wiem, sprawdzimy. Halo, trawka, tak? No. Tak będzie. Następną kategorią jest tutaj kategoria, z którą kilka osób Najwięcej problemów było. były największe problemy, bo niektórzy jej nie zrozumieli, chociaż nie Znaczy, to był wiem. problem, który też pojawia się podczas rejestracji na naszym forum, czyli podaj drugi wyraz tego zdania. To Tak. jest bardzo podobny.
To chyba o to chodzi. Tutaj w tej kategorii chodziło o to, żeby wskazać swoją ulubioną konsolę, czyli wygrywa moja ulubiona PlayStation 4, albo wygrywa mój ulubiony Xbox, albo wygrywa moja Ouya. Zaczęły się pytania pod tytułem, mam wybrać moją ulubioną, czy tej, której nienawidzę? Czy tą, którą bym, nie wiem, poszedł na wojnę? Nie wiem, o co chodzi, nie? Poszedł na wojnę, to ja to bym były nie takie pytania. Koniecznie, z tą, z którą... Jak idę na wojnę, to mam głosować na tych, co są ze mną, czy na tych, co przeciwko którym walczę, nie? Niektóre pytania rozwaliły nam nasze mózgi też, bo zaczęliśmy, wiesz, Tak. No. W każdym razie wyniki są dosyć zaskakujące, przynajmniej mnie osobiście. Wygrało, znaczy wygrana może nie, PlayStation 4 wygrało, 354 głosy, ale na drugim miejscu jest PC, który ma 232, na którym nikt nie lubi PC-ta. A dopiero na trzecim jest Xbox One i ma zaledwie 147 głosów, więc to jest dla mnie rozczarowanie roku 2014, okay. że tak mało osób ma tą konsolę. Wydawało mi się, że na forum i ogólnie tak wśród graczy, no kto chciał, to i tak tego Xboxa kupił, a okazuje się, że jednak chyba nie. Ja myślę, że na teraz dopiero rozpędu, wiesz, dostaje. Myślisz, że dopiero? No bo wiesz, ona jednak od września już tam jest u nas, nie? Więc... Jest, ale to jeszcze powiedzmy to PlayStation 4, wiesz, jest jeszcze świeże, nie? Pod telewizorami w Polsce i... No to pewnie. Się trzeba tym nabawić, one jeszcze będą tanieć, więc dopiero to się będzie pojawiało. Może tak. Ja się cieszę, że Wii U nie przeskoczyło Xboxa, więc... To by było większe rozczarowanie. Ale Wii U 68 głosów i ma więcej głosów niż te konsole poprzednich generacji, czyli PlayStation 3 i Xboxa. Razem wziętych nawet bym powiedział, tak. No. Razem wziętych chyba by było równo nawet. Nie. Koniec świata i skrzypce. Nie, trzech głosów by zabrakło. Trzech nawet, głosów by zabrakło, podsumował. Tak. No. Czyli Wii U. Najważniejszym jest, że do pierwszej dziesiątki, na dziesiątym co prawda, ale załapała się Uja. Tak, jest. I 2DS z trzema wykrzyknikami, więc ktoś bardzo, widzę... Bardzo chciał tego DS-a. Nie lubi otwierać klapki w 3DS-ie, więc aż tak bardzo podkreślił to. Ważne, że jest. Tak. A nasze? No moja... Wiesz co, ja mam ogromny problem. Ogromny problem. Tylko się wstydzisz powiedzieć przy nas tego. Powiedz. Nie, nie. Mam ogromny problem, bo jeśli miałbym wybierać sam sprzęt, to zdecydowanie PlayStation, ale jeśli mam wybierać jako całość, to nie wiem, czy by to nie był Xbox mimo wszystko. Wii U. Albo Xbox. Albo właśnie, albo PC, bo no bo ta usługa sieciowa Sony mnie po prostu tak wkurza i jest tak kiepska, że bardzo mocno rzutuje na odbiór tej konsoli, no niestety. Przyjmujemy ze zrozumieniem. No. Się zastanawiam, czy UE głosować, czy PSP. PSP. Ja cały czas czekam na tego Resident Evil na PSP, którego zapowiedzieli 4 lata temu na E3. Czekamy. No to teraz dwa Residenty na PlayStation 4 wychodzą, więc se zrekompensujesz. Tak. Wychodzi ten HD remake przecież, nie? I... No. Ale to na wszystkie konsole wychodzi. 20 stycznia no chyba, tak. A w lutym Revelations druga część. Mm-hmm. Okej. Okay. No. Komentarze? Śmieszne. Ruskie jajka. Ruskie jajka zawsze. Wojna konsolowa. Wojna konsolowa. I Walkman z Guardians of the Galaxy wygrał. To też przypomnę, kategoria wojny konsolowej. Natomiast następna kategoria to chyba była ta potraktowana bardzo serio. Najpoważniej, tak. Tak. Tutaj to już możemy się śmiać. Właśnie chwileczkę, pośmialiśmy się, prawda? Ale teraz tak. Tu jest bardzo ważne. Tu jest srogo i... W moich grach w 2015 roku proszę mi nie mieszać. Tak jest. Najbardziej oczekiwanym tytułem przyszłego roku, bądź już bieżącego tak naprawdę, jest Wiedźmin 3 Dziki Gon. 399 osób. Czeka dziwnym na Wiedźmina. Nie jest. No dziwnym nie jest. Ale tu jest ciekawe dalej, bo Uncharted 4 jest na drugim miejscu, a na trzecim jest Metal Gear Solid 5. To dalej dziwnym nie jest. Ale dla mnie, ja myślałem, że mimo wszystko więcej osób będzie czekać na Metal Geara niż na Uncharted, ale... O nie.
No, ale biorąc pod uwagę, jakie były... Biorąc pod uwagę poprzednią kategorię, gdzie PlayStation 4 ma 354, a wiesz, a reszta, to Uncharted na drugim wcale mnie nie dziwi. Okej. Bardzo dużo osób też czeka na No Man's Sky. To ja głosowałem, przyznaję się też. Ja bym to zagłosował jako drugie. No jednak na Wiedźmina bym głosował na pewno, ale na No Man's Sky czekam też mocniej niż na Uncharted, bo Uncharted to wiem, że wyjdzie, wiem, że będzie, wiem, że pewnie będzie fajne, a tutaj czekam i mam oczekiwania, nie? Takie jakieś No, konkretne. no. Ja tam czekam na Pity. To ten z tym Pity. Okej, Pity. Będzie dobre. Sporo osób Będę pił twoje łzy rozczarowania, jak wyjdzie ta gra. Już nie mogę się doczekać. PT? Nie, PT będzie pewnie będę zlizywał je solidne. Z radością z twoich policzków. Ja bardziej będę pił łzy oczekiwania tych, którzy czekają na Star Citizen i tych, którzy czekają na Evolve. Ale Star Citizen się... A, pojawiło się na 10, popatrz. Tak, był na 10, no. Ja raczej będę tych, co głosowali na Batmana. Arkham Knight. Mhm. To się okaże, że to jest symulator czołgu, a nie Batman. No, za dużo tego czołgu jest, strasznie mnie to boli. Oj, bo na zwiastunach masz niepokoi czołg. Mnie to. Wiesz co, niektórzy producenci gier mają bardzo duży problem z prawidłowym pokazaniem. Ja prawidłowym jasne, pokazaniem jasne. tego, czego Nie, sprzedają. zgadzam się, Nie? tylko że po pierwszym tym zwiastunie z czołgiem, gdzie już zaczęły się pojawiać informacje, wszyscy pisali na Kotaku i tak dalej, że coś jest nie tak z tym czołgiem, że trochę jest go za dużo i żeby to nie był przypadkiem problem. I następne cztery zwiastuny pojawiły się dalej z czołgiem. To prawda. Ludzie piszą, mamy dość czołgu, a wychodzą trzy kolejne zwiastuny z czołgiem. No, no ale wiesz, no zwiastuny to... To albo nie mamy nic więcej ponad czołg i to właśnie mnie najbardziej, wiesz, martwi, albo oni nie wiem, co robią. Nie słuchają tego, może co się... Może już na starcie zamówili, wiesz, pięć zwiastunów z czołgiem, kontrakt podpisany, no i robią czołg. No okej. Okay. No wiesz, plan marketingowy przygotowany, nie można tego teraz tak odkręcić. Dokładnie. Trochę mnie tutaj nie tyle niepokoi, co bardzo mnie zawiodło, że na Dying Lighta tak mało osób czeka. Wiesz co, to jest tak jakoś już za płotem, nie? Powiedzmy to. No. Jakoś nie czekam tak jak na to, co jest gdzieś tam dalej. Tym bardziej, że w tych mediach takich branżowych dosyć dużo się informacji pojawiło ostatnio o tym tytule i są takie no, pozytywne generalnie, pozytywny wydźwięk ludzi, którzy już w to grali, nie? No ale też musisz brać pod uwagę, że do wyboru możesz oddać jeden głos. No to no. Konkurencja jest no, trudna, nie? W sumie prawda. Też mnie cieszy, ale że co, Star Wars są wysokie. Więcej ludzi czeka na Battlefronta jakiegoś krzywego. No a nie, ja to przecież no, zapomniałem, że to są te Gwiezdne Wojny wasze krzywego. Pedalskie. Dobra, ja cię znajdę kiedyś w tym Wrocławiu. Zapomniałem. No, ty se tam nie ten. Dobra. Ja tam się cieszę, że order jest tak nisko, bo się ja chyba, też, już, tak. Chyba już się ludzie poznali na tym. No. Cały jeden głos mniej od Dying Lighta. ten takie to demo, które tam mieli ten, ci bardziej zaawansowani, no. Rozczarowuje bardzo. 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 Żaden. Żaden. A ze śmiesznych? Mało było śmiesznych tym. Mówię, to była taka to kategoria, gdzie każdy, kategoria. Wiesz, ubrał tak. Poważne spodnie i ten. I... W każdym razie dwa głosy były oddane na koszulki forumogatki. Najbardziej no. Oczekiwane w roku ale 2015. Czyli nie ma co czekać, ja już mam. No. Tartak już ma i nosi już... Noszę, chodzę, piorę. I wszystko gra? Sprawdzam, właśnie jest... Trwa proces weryfikacji. Są noszone, on ma są takie, pocone, on ma są takie, prane. On tak jak testuje się meble w IKEA, są takie urządzenia, które cały czas naciskają. Tartak tą koszulkę w ten. Ociera się o na przykład. Miętosi ją gdzieś tam w łapach. Miętosi ją, no. Tak robię. A może zrobimy ten? Może zrobimy takie zamknięte beta testy albo jakiś early access, co? Early access, tak, zamknięte beta testy, to ja właśnie robię. No, 79,90 i jedziemy z niedźwiedziem. No, early access, dobra. Tak, to coś trzeba zrobić takiego. Tak jest. Zamówienia na zaproszenie. Forumowicz roku 2014. To było najciekawsze, bo się okazuje, że słucha nas mnóstwo osób, które nie mają pojęcia, że jest jakieś forum. To nic, że się nazywa podcast Forum Ogadka.
Nie patrz na to. Jeszcze z błędem powinna być forogatka, to też dostajemy co jakiś czas. Forogatka powinno być, tak? Forogatka, tak. Powinno być foro, bo są forowicze i fora, nie? Co jakiś czas ktoś, polonista jakiś, nas znajdzie gdzieś na internecie i pisze od razu, że mamy złą nazwę. No. Ale to tak miało być. Nie ma obowiązku słuchania. Goni za drzwi. No, no właśnie, bo forumowiczem roku został Tartak. Nie, nie, no tutaj. To jest bez sensu. Nienumerowanych w ogóle nie czytaj. No, po to są ponumerowane, żeby. A, dobrze. To pierwsze miejsce wygrał Pikachu. W sensie Pikachu. Był najlepszym forumowiczem według was. Miał 27 głosów. Należy mu się. Należy ja mu się. Przypomnę, że to wy głosowaliście, żeby później nie było, że. Tak, dokładnie. Także zdaje się, że tradycja jest taka, że dostanie podpis nad krzywą, prawda? Tak jest. Tak, tak będzie. Forumowicz roku, żeby wszyscy żeby widzieli. Tak. I za pikaczem był Simplex, który też będzie miał podpis. Albo nadpis, zależy gdzie będzie go chciał umieścić. Egzekwo miejsce z katanką. O tyle, Katanka tyle już dawno nie ma go od 4 lat, ale co roku jest, jest ten, formowicze, top 3. Tak, tak. No, dokładnie. To się liczy. Także był też Don Simon, pamiętamy. Z tym, ze zniczem jest. Ze zniczem taki ładny, piękny, tak. No i on był też egzekwo z Janem, Ksianem. Ksianem. Po 7 Także. Nas nie liczę, gdzieś tam się pojawiamy, ale... Ja jestem tak daleko, a ja tylko właśnie przypomnę, że pisanie w środku nocy typu ej, Kubar, pomóż mi szybko, bo nagrzebałem i moje hasło przestało działać. Mm. Gdzie wstawałem i pisałem, no dobra, ale pamiętaj o mnie, wiesz, jak będzie głosowanie. No jasne, jasne, stary. I gdzie jestem teraz? Czy na której jestem teraz, kurde, pozycji, co? No jesteś na 7. Skończyło się teraz. No. Koniec. Także tutaj było dużo śmiesznych też fajnych. Mm. To znaczy Pikachu jest pierwszy ex aequo z ja. Bo... tak, bo ja. Ktoś zagłosował ja. Na ja, 21 głosów, no. Tak. Miało ja. Gratuluję, jesteś forumowiczem roku. Wszyscy są forumowiczami roku tak naprawdę. Wszystkie 21 osób. Najlepsza była odpowiedź, nie siedzę na forum, ale Kubar tam ponoć jeszcze zagląda, więc Kubar. No. Okay. No. Na niedźwiedzia nie do zajebania też ktoś głosował. Na pana balonika. To też się zgadzam. Potem ktoś napisał, że nie jestem forumowiczem, ale jestem najlepszy. Cooper, Sir Mike i Tatarak. To jest chyba... Ukryta forumowa opcja niemiecka. Potem była ukryta forumowa opcja żydowska. Ja pierdziele, co się dzieje? To forum żyje? What? Jeśli nie mogę zagłosować na siebie, nie będę głosował. To jest mindfuck. Tak. A tu jest to jest Mistrzostwo Świata. Od 3 lat zastanawiam się, co się kryje pod stwierdzeniem nasze forum. Stare forum poligami? Tak, trzeba właśnie było, trzeba było do Kubara napisać, by ci odpowiedział. By ci no, najlepiej odpowiedział, w środku nocy. Jaki jest drugi wyraz no, tego to zdania? To się skończyło w tamtym roku. Nie mam... 1 stycznia ta opcja już nie działa. Nie mam czasu na forum, zarobiony jestem. No. Nie znam żadnego poza mną i tymi od podcastu, a więc niech będę ja. Boguś 2020. Boguś 2020. Jeden z prowadzonych z prowadzących forumogatkę, ten z Gdańska. Nie ma takiego tutaj. Ten z Gdańska, nie ma takich. Ten koleś z Ale psem. Przypomnę najlepszą grę mobilną. Nie ma. Arka Gdynia, kurwa świnia, żeby jeszcze... Tak, tak, tak. Także tak wygląda, jeśli chodzi o forumowicza roku. Bardzo mało głosów było w tej kategorii właśnie, mnóstwo... To znaczy nie, głosów było bardzo dużo, ale mało było skumulowanych głosów. Tak, tak, znaczy, tak, tak. Wszyscy tak. Głosowali na siebie. Na siebie, na jakieś tam opcje żydowskie, no dokładnie. Właśnie, bo ja chciałbym przypomnieć, że w każdej tej kategorii było pełno tych jebać Kubara, najróżniejszych wersji. Tak, prawdę mówiąc, wycięliśmy, bo jak bo się to... wpisało w każdą kategorię Kubar tam w odpowiedzi, to... Wiem, że czekacie na ten, ale po prostu nie ma sensu tego czytać. Było tak dużo i tak niektóre... Niektóre były słabe po prostu. No. Przekraczające granice dobrego smaku i limit tak dalej. Limit się w tym temacie wykorzystał. Następuje był żart, no. Następuje blokada komunikacyjna w tym O, proszę, jak ładnie.
No dobra. Topik roku 2014. Ale topik czego? Na forum? Na forum, tak. A to no jeszcze znaczy... działa? nie wyprzedzaj śmiesznych komentarzy. Wygrał tradycyjnie już od kilku lat, wygrywa ten temat. Co ciekawego dziś nabyłeś? Miał Znaczy, 21 głosów. Jeżeli mogę coś to jest... zauważyć, to mam wrażenie po tych komentarzach śmiesznych, do których wrócimy, że część ludzi odbiera to jako topik, który my poruszaliśmy na nagraniu. Tak. No, to także to trzeba będzie to w przyszłym roku to trzeba będzie zweryfikować. Wyklaruję. Ale tutaj mój osobisty faworyt był na drugim miejscu niestety. 17 głosów. Porno temat ogólny. Ja też głosowałem. A czy przepraszam, bo ja do niego nie zaglądałem. To wszystko zaczęło się od tego, nie pamiętam już kto, teraz będzie ten, ale ktoś szukał porno z pralką i sianem. I jakieś to jest klasyk. 7 sekund później ktoś znalazł ten film. Dosłownie, wiesz. I poleciało. Poleciało. Ja chciałem tylko zapytać, że skoro jest temat ogólny, to potem są porno tematy kategoryzowane. O. Tak. Nie. Tak? O. Tak. Zmienia postać rzeczy. Ja muszę wrócić na forum, widzę. Są panie ładne i powabne, 11 głosów. Potem forum ogatka. Przygraliśmy z paniami i z porno. Tak. No bywa. No, to było do przewidzenia. Sex sells, no. No. A coś, co dzisiaj ciekawego nabyłeś 10, powinno być dodane do... Tak, Tartak tutaj zepsułeś. To jest, tak, jeszcze raz, jak? No, bo co ciekawego co nabyłeś, dziś, tak naprawdę samo. Ma 31 głosów, a nie 21. No to nie wpływa na wyniki. No nie wpływa, ale... Nie, ale... Ale chcieliśmy ci powiedzieć, że zjebałeś. No dobra, no. System Wars był na 5, na 6 jest... był Secret Service i drama wokół niego, no tam się działo. Który? Secret X-Men. Service? Secret No tak. Service, tak, tam było dużo wpisów. Myślałem, że mówisz o System Wars, bo System Wars to jest nie, tak... System Wars był taki... Toaleta, gdzie można, wiesz, ściągnąć spodnie, zrobić co chcesz i I wyjść. Wyjść. I Kubar posprząta. Już nie. Skończyło się. No, ta opcja wygasła z 1 stycznia 2000. Abonament okay. Na Kubara wygasł. Wygasł. Śmieszne. No tutaj było grubo. No. Topik roku 2014. Ja myślę, że tutaj wszyscy ten żarty zostawili na ten. Pojechali. Tak, pojechali. Tutaj było tak. Od kilku odcinków, Mike, bezczelnie wcinasz się w wypowiedzi pozostałych chłopaków. Pół biedy, jakby coś ciekawego i dowcipnego wtrącał. Kubarowi i Tartakowi też się to zdarza, ale oni przynajmniej coś śmiesznego wtrącą. Okej, okay, kwestia gustu czy śmieszne, a... I tu mu się skończyło ten ilość. Tu mu się skończyło, ale chyba... 140 znaków. Ilość znaków się skończyła. Wydaje mi się, że ja tam gdzieś jakiś limit ustawiłem na wpisanie, a nie zablokowałem tego jakąś walidacją i niestety takie bardzo długie... Nie przyszło mi do głowy, że będziecie takie długie wpisywać, no a ale powinno. To, dobra. Wiesz już teraz, o co chodzi? Wiem. No. Już nie mam nic. Już nic nie mówię. Teraz wy czytajcie dalej. Nie, jedziesz. Kubar śledzi mnie na Instagramie. Woohoo! A to ja. Okej. Okay. Forum nie działa, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Bum! Tak. Nie czytam forum, więc powiem co z forum ogadki. Nie znam się, to się wypowiem. Recenzja D4, Minecrafta i Simsów. No. No, może być. Dupa czy cycki? No. Mhm. To jest ważne pytanie. O jakimś porno mówiliście, to było fajne. No wiedziecie chyba najlepsze prono, czy coś takiego. Pisownia oryginalna zachowana. Potem najbardziej wyczekiwane gry drugiej połowy 2014 roku. Emil zrobił dobrą robotę. Mam nadzieję, że założy podobny temat o 2015. Czekamy. A już chyba założył. Założył już? Wydaje mi się, że kiedyś, że to już było. Pokrętne tłumaczenia konsolowców, że 720p i 30 klatek nieważne, tylko liczy się grywalność. Z tym, że grywalnych eksów na konsole nie zauważyłem. Haters gonna hate. Tak jest. Mm-hmm. Najlepszym tematem roku był błąd bazy danych. Najlepszy temat, konkretny, kulturalny, żadnego flame'u i off-topu. Biała strona. Biała strona. Potem, jaką czynność wykonuje każdy posiadacz Xbox One jako pierwszą? Tu ja proponuję jakiś ten uzupełnienie jest potrzebne. Ja bym chciał odpowiedź, no bo to może być dobry żart. To się zaczyna jak dobry żart, a nie wiadomo co dalej. Tak jest. Nie mogę aktywować konta na forum.
Pewnie O, nie znał klasyk. z drugiego zdania, z tego zdania, drugiego wyrazu. Czekaj, ktoś poleciał old schoolem. Forum Gatka Game Awards 2013. No proszę, Keep it ładnie. real. Kubar dodał mnie do znajomych na True Achievements. A ten następny jest dobry. Tak. Moje sutki są tak twarde, że mogą ciąć szkło. Okej. No nie wiem, gdzie był ten topik, jakby ktoś mógł napisać, a gdzie on jest. W przyszłym roku trzeba opcję dołączenia zdjęć do odpowiedzi dać. Pytanie, czy to były męskie, czy damskie, bo to też dużo no to robi. Bez zdjęcia się nie dowiesz. No. Zakupy odzieży, opon i zabawek, to jest... To, no, to był ciekawy temat. Tak. Ale to jest I it's funny because it's Mighty true. Z Biedronki. No. A Mighty z Mighty z Biedronki? Nie pamiętam Majtków z Biedronki. Ja też nie. No okay. I ostatni wisienka na torcie tak zwana, czyli forumowe What the Fuck roku 2014. A to też, ja tam pamiętam, miałem swojego faworyta chyba na te What the Fuck. Ono jakoś na samym początku roku się pojawiło. To nikt nie pamięta, proszę cię. Ja nie wiem, czy to nie był właśnie porno temat ogólny. Właśnie dlatego w styczniu się nie powinno żadnych filmów i gier wypuszczać, bo później nikt już nie no, pamięta. Tak. Ale wygrał zdecydowanie, zdeklasował konkurencję. Simplex hakuje forum, a Kubar usuwa wątek. Tak. A to zdanie brzmi tak, jakby nie wiem. Co najmniej jak Polacy sobie spokojnie żyją, a Niemcy napadają na, wiesz, na nasz kraj, nie? Na nasz kraj, no. Tak to było, no. Grunwald. A gaśnice też były what the fuckiem. Gaśnice. Dlaczego what the fuckiem? To był mój ulubiony wątek. To chyba był wątek dobry, tak. Znaczy on jest nadal. Ja dalej szukam gaśnic w graju. No. Katanka wybierający prezent dla dziecka był what the fuckiem też. I znaczy, Blue what the fuckiem były odpowiedzi do katanki, bo on był tak chyba poważny, a reszta nie załapała tego. Dokładnie. I Blue za całokształt filmowo-zagarkowy. True. No. Ten następny mi się podoba, jest bardzo specyficzny. Bardzo specyficzny, tak, ja go rozumiem. Mamy rok 2014, a forum nadal nie obsługuje Unicode. W konsekwencji nastąpiło usunięcie wątku Xbox One za pomocą standardowego BB kodu w połączeniu z polskimi robakami w Unicode. Cztery głosy. Wszystko jasne. To pisał Simplex na bank, a później trzy osoby powieliły. No. Don Simon ze świeczką się pojawił znowu. Też, pamiętamy. Tylko tym razem świeczka z gwiazdką jest, a nie z wykrzyknikiem. Znaczy z tym, z apostrofem. Bucowanie. Bucowanie. To chyba za samo hasło, tak? Mhm. No. Albo za ten nędzny proceder, który ma miejsce na forum. Tak. Pady foruma, nie ma co robić w pracy. To też forum często pytało. To jest WTF, tak. To jest. No, a i teraz prawdziwy śmietnik. Z tych śmieszniejszych i śmieciowych, co tam mamy? Forumów gadkowe, what the fuck, Tartak, który zastanawia się, czy patrzymy, czy nie patrzymy na dziewczynki. Half-Life 3 confirmed przez Majka podczas meczu. A to było to zdjęcie na meczu siatki, co wkleiłeś chyba, tak, tak, tak. To na fejsie okay się pojawiło, na forum chyba też rzucałem. Jeszcze raz, jakie forum? To jest... Uwielbiam to jest... żarty, które ktoś potrafi przez cały ten ciągnąć. Tak. Następny się zaczyna słabo, ale kończy mocno. Hejt remastera GTA 5 i twierdzenie, że chujowa czwórka była lepsza. Noż kurwa. Czy forum Ogatka kocha to, co robi? Czy będzie z nami zawsze? Czy YouTube many lecą na konto, gdzie wysyłacie gacie dla Tartaka? To wszystko jest dla mnie zrozumiałe poza tymi gaciami na końcu. To jest, jeżeli ubierzesz to w piosenkę z tego, z domowego przedszkola, to ma wszystko sens. Aha, to może po nagraniu. Wykształceni, zamożni, pachnący z większych miast użytkownicy forum rzucają się na cebulokody. No dawno nie było cebulokodów. Ostatnie w grudniu wygasły i nie ma, aby się przydały teraz. No były, były. Ja, też mi brakują, codziennie sprawdzam po trzy razy. No. Ilość razy wypowiedziane słowa wiesz przez Kubara w forum ogarce. To, tak. To musimy coś z tym zrobić. Wiesz, że musisz coś z tym zrobić. Wiesz, Kubara. No. To jest muscle memory, to ciężko się walczyć z takim czynnikiem. No, niestety. Wiesz, jak jest. Wiesz, jak jest. Wiem, jak to jest. No. Kurwa, no. Wyśmiewany, potem dużo osób, potem sam awatar, potem tamten ktoś okazuje się moderatorem i to, że Kubar i Tartak nic nie piszą na forum. Aha, a nie, to w porządku. Wow, okej. Okay.
To jest jedno rozumiem, to był jeden wpis, nie To trzy. było jedno, nie, to było wszystko jedno. Aha, no to. Furmogatka Pim już jakieś 6 lat jedzie równo po wszystkim, co ma jakąś wartość dla innych, a nie ma dla furmogatki. No To wiadomo, jest taki jest biznes. strasznie smutne. Ktoś się Ja widzę poczuł tego mema z taką urażony, no. smutną żabką taką. Ten. Albo z tym pandą koala, w sensie Tak. misiem koala takim smutnym, co siedzi, no. Formogatka Tim już jakieś 6 lat jedzie równo po wszystkim, co ma jakąś wartość dla innych, a nie ma dla Leave formogatki. Britney alone. Przychodzą maile z powiadomieniami. To się No, to często. też jest bardzo, to zaskoczenie roku nawet by mogło Mnie też być też. zaskoczyło, jak dostałem pierwszego po 3 latach. Bez sensu ta kategoria. Okej. Okay. Te Prawda. forumowe nagrody ogólnie są bez sensu. To jest prawda. Wiadomo, to nie są nagrody, to jest To jest kara. plebiscyt. Nikt nic w nagrodę nie dostanie. Tak. Wątek o Nintendo. Kto ich tu wpuścił? O Ja to Nintendo. Kto ich tu wpuścił? Rozpierzchli się. Tak, bo trochę głosów było w tym roku. No było, było. Także tym sposobem dobrnęliśmy do końca tej listy. Dziękujemy wszystkim za udział. Wszystkim dziękujemy. No. W przyszłym roku będzie taki sam konkurs. Nie, lepszy. Lepszy Parę, będzie. lepszy, pozmieniamy parę rzeczy. Dobrze. No to. Tylko musimy zapisać teraz, żebyśmy pamiętali, co. Tak, na pewno. No, będziesz No. pamiętał w grudniu, co robiłeś w styczniu. To No kto? dlatego mówię, żeby zapisać. Ja już wszystko sobie zapisałem, wszystko. Okej. Okay. Zawsze można przesłuchać formogatkę. Proszę cię. No. Kto ma Proszę, czas kto by słuchał tego? Kto ma czas na te pierdoły? No. No ale co, wracamy na ziemię. Wracamy na ziemię i wchodzimy w Drumat 2015. Co? Jeśli ktoś nie wie, to Drumat jest kącikiem poświęconym Xboxowi One, takim małym tutaj na podcaście. Dla nowych osób. Dla nowych osób. Tak. Rozgrzebujemy, co nam Xbox da w cudzysłowie za darmo. Tak. A da nam w styczniu, uwaga, Wiedźmina 2. Ale dopiero w drugiej połowie chyba, i nie? Niestety na Xboxa pewnie, 360. Pewnie przesuną go na marzec. Pewnie ten darmo. Tak. Ale to on miał być, będzie w drugiej połowie lutego, kiedy pierwotnie Wiedźmin miał być w lutym, nie? Pierwotnie ten przez tydzień we wrześniu, a później tak. W lutym? No to wiesz, to była pewno dobrze zaplanowana podbudówka pod trójkę, nie? No, możliwe. No, a teraz się wszystko się posypało, że tak powiem. Ale nic to, wcześniej można zagrać w MX, VS, ATX. ATV, Alive. Alive, no. Hello. No. Hello. Te wyścigi są przecież takie. Ja mam, jak ktoś chce pograć w dobre wyścigi na kładach, to niech sobie kupi pióra, który pewno kosztuje teraz 15 zł. Piór, tak. To od Techlandu, nie? To nie, było. Od Techlandu było A Madden. nie, od. To się nie piór, tylko pire się mówi, idioci. Pire, to było od studia Disneya, które już jest zamknięte. Tak, tak, nie, od Techlandu to było to drugie, jak to się nazywało? Mad Riders. Nie Mad Riders. Tak. Mad Riders. No co ty pieprzysz? Mad Riders? Tak. Nie. W ogóle Temple Runner 2 przecież to się nazywało, ludzie, co wy. Nie. Dobra, ja to znajdę. Tak, tak, tak. To co Remigiusz robił? To o tym mówicie? I nie wiem, kto to jest Remigiusz, ale... No przecież Mad Riders, no. Nie Mad Riders! Przecież właśnie patrzę na... Nailed. O Nailed'a mi chodzi. Nailed. To jest właśnie, co robił Remig. No. A bo oni zrobili dwie. Najpierw było Mad Riders, to była cyfrowa do ściągnięcia. Wiem, bo to recenzowałem. Było całkiem nieźle. A potem zrobili pudełkowego Nailed'a. No. No. Także zajebista gra była przecież. Wilk syty i wróbel na dachu. I no. Wróbel w garści. No. W cudzysłowie. No. Wiesz. Wiesz. A na Xboxie One co? D4. Nikogo. D4, ale to widzisz, ja chciałem w to zagrać. Mówiłem wam ostatnio, że chcę to zagrać i się doczekałem, tylko nie mam golda. Aha. A to bez golda nie ściągniesz, nie? No nie ściągniesz. A to jest sobie hardcore. Na 14 dni golda za dyszkę. Oj, te 14-dniowe chyba nie trybią. Nie ma gdzieś na obuwiu albo oponach? No właśnie, jak będzie cebulokupon, to wtedy kupię sobie na miesiąc golda i cebulę. Nie, może na miesiąc ile kosztuje? Dwie dychy? Nie masz się kupić, no. Nie ma znaczenia, ile kosztuje, wiesz. Pełna cena nic no. Nie da. Nie ma, ale nie, to było ale nawet 20 zł. Cebulokupony działają od 50, to musiałby na rok kupić. No to kupię dwa, no. Holy shit. To kupię sobie jeszcze zdrapkę na PlayStation jakąś. O. No. Byle nie plusa, chyba że indyki lubisz. No, nie, właśnie ten. A propos plusa. Ostatnio musiałem go przedłużyć, bo akurat był tak przypadł taki dzień, że w ten dzień mi się skończył plus i
moi kompani do gry online na PlayStation stwierdzili, że dzisiaj właśnie będziemy grali w Dragon Age Multi. Jak wygląda multi w Dragon To Age? ma multi? No. To jest taka horda, co? Tak, ale fajniejsza, bo no idziesz, to... bo ty idziesz, a nie horda na ciebie, nie? Aha, czyli taki, taka chodzona nawalanka. To tak. Chodzona horda. Bo przecież w Mass Effect trzecim też było multi, to była taka horda. Tak, znaczy wiesz co, to jest podobne troszeczkę w zamyśle, ale fajniejsze, jednak jest fajniejsze. Możesz być hamem i włączyć ten tryb taktyczny nagle w połowie gry? Nie. Tu masz Zatrzymać tylko, innym czas? Nie, jest inaczej. Są sorry, obiad! Drzewka rozwoju sorry, są, obiad! Drzewka rozwoju są pomieszane, potem odblokowywanie postaci jest... Nie możesz grać wszystkim, musisz sobie najpierw odblokować jedną postać, potem drugą, potem trzecią i tak dalej. Także te klasy... No, tak samo jak w Dokładnie Mass tak samo jak w Mass Effectie, tak. No i tam mikrotransakcje są wpieprzone, które trochę psują całość, ale no powiedzmy, że da się musiało to wam się przeżyć. Strasznie nudzić, odpaliliście multi w Dragon Age'u. No nie ma Nie, dwa na nie, dwa nie, w nie FIFA, tyle, nie? no nie tyle, że strasznie nudzić, co chcieliśmy Były to cztery osoby, chcieliśmy to trzeba było coś sprawdzić, odpalić. wiesz, chcieliśmy to sprawdzić po prostu. I tak pograliśmy, nie wiem, dwa wieczory chyba dwa albo trzy razy graliśmy. I tyle, tak A w naprawdę. Chariot nie chciał ze mną nikt ciągnąć wózka. No, szanujmy się. No. Co oni tam, bo Sony dupy dawały, zresztą i Xbox Sony, też były Sony, ataki. Sony daje dupy dosyć, on, tak wiesz, regularnie, oni już to mają chyba w grafik wpięte na stałe, dawanie dupy, ponieważ PSN się wysypał na święta. Mnie to na szczęście nie dotknęło, bo ja pojechałem do rodziny spędzić święta z dala od konsoli. Tylko jaszczury, tym jaszczury. Jaszczury zdosowały nie tylko go. PlayStation Network, bo Xbox Live też oberwał Blizzard, oberwało EA, oberwał... Czekaj, jeszcze jakaś usługa oberwała. Nieważne. Origin. Wszyscy oberwali. Tylko Steam nie udało serwery, im się. Serwery Basement Crawl nie działały. Basement Crawl. Tak. Tak, ten. XD Head kodził tylko w połowie klatek. Tak, najbardziej wizerunkowo niestety dostało się Sony, bo oni leżeli najdłużej. Nie, znaczy, bo Sony każdy dostał, że ale tylko Sony nie działa. Wstało. Tak, każdy dostał, tylko Sony dostało i był knockout, nie od razu. Na 5 dni. Na kilka dni i Sony się zreflektowało po tej całej awarii i zarządziło, że każdy dostanie 5 dni plusa przedłużone do swojego konta. A dodatkowo w styczniu bodajże mają poinformować, dadzą kody zniżkowe na 10%, czy w ogóle zniżkę po prostu 10%. Jednorazową na całą zawartość koszyka. Nie. Tak. No czyli tak. Możesz załadować do koszyka za 1000 zł i wykorzystać kupon, byś miał 100 z niej. A to już to podali, tak? Bo oni początkowo podawali, że podadzą później, co to będzie, to nie doczytałem. Ja czytałem, że to można być jednorazowy na 10% na całą zawartość koszyka. Okej, okay, no to jest. Znaczy to jest przyzwoite, nie? Mimo wszystko. Ja no. Bym wolał, żeby Big Planet 3 mi dali, to by był wtedy. Nie, tak dobrze. Nie, wiesz, to tam stare. I pierwszego. Dwójkę dostałem, trójkę też bym przygarnął. Nie, zniżka do sklepu to jest chyba najlepsze, co można. Zniżki zawsze są dobre, dostać, bo sobie i tak coś kupisz, a sam zdecydujesz co, prawda? Tak, bo to wiesz, te 5 dni, 5 dni plusa tak naprawdę to jest gówno warte. Chcę powiedzieć, że zniżka do sklepu jest lepsza niż darmowy Little Big Planet? Tak, tak, ja tego Little Big Planet nie chcę. Ja też. No, ale dostajesz za darmo, a tak musisz coś wydać. Ale ja z tego. Ja i tak bym wydał. Ale, no, ale to ty, a ja nie. Za darmo nie będę grał. No. No tak, no Kubar nie wyda, no przecież. Mam jeszcze ich nagradzać moimi pieniędzmi za to, że im, wiesz, że się nie pozbierali. Nie, no tam oczywiście wiadomo, tam te wszystkie Twittery, Facebooki oficjalne Sony to pękały w szwach, tam ludzie, wiesz, spalili już wszystkie rodziny pracowników. Ten polski PlayStation, ten konto na Facebooku. Na fejsie, ale to była no i to była masakra, no. To była poezja. Co będzie za darmo? Kiedy będzie za darmo gra za to? Kino mam wrażenie, że ktoś zapakował autobus tych takich najgorszych i wysłał ich do tego profilu ich na Facebooku, no. Bo to mi aż było wstyd, no. Aż było wstyd. Jaka będzie darmowa gra? Kiedy ogłosicie darmową grę? Tak. No. Wstyd. No, smutne i wstyd.
Mimo tego, że tak naprawdę ten profil Sony Polska to w ogóle nie ma nic wspólnego z PlayStation, bo to nawet nikt z Sony tego nie prowadzi, tylko jakaś agencja. Więc to wiesz. Jakby ktoś nie wiedział, hello. Dobra, powiedz mi, co za darmo w cudzysłowie. W cudzysłowie. Wiesz, Sony będzie rozdawać. Sony będzie rozdawać, w styczniu chyba są sensowne tytuły, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest Infamous First Light, czyli to jest zagrać, ten darmowy, tak. Znaczy dodatek standalone do podstawki Infamousa. Na miesiąc. I to jest dobre. I The Swapper na co to jest? PlayStation 4. The Swapper z kolei ma łatwe ten, wazony. Ja nie zbieram. No, ty nie zbierasz, ale jak ktoś zbiera, to są tak tłucze wszystkie tylko. Łatwe wazony są w tym Swapperze. Ale też są dobre gry na PlayStation 3 dodane, bo jest Prototype 2, który moim skromnym zdaniem jest fajniejszą grą. To się fajnie grało, no. Jest fajniejszą od Infamousa, mimo tego, że też jest dosyć średnich lotów. To jest odważne zdanie. Ale chyba masz rację, no. A drugą grą jest DuckTales Remastered. To jest słabe ponoć. To jest słabe. Znaczy to trzeba lubić te gry takie hardkorowe, gdzie się ginęło co 3 sekundy. No właśnie. Więc jak ktoś lubi. A PS Vita, bo ten Swapper w ogóle to jest chyba też crossbuy na Vita, z tego co dobrze pamiętam. Na Vita wow, spójrzmy, wow, na PS Vita. Na Vita spójrzmy zasłonę milczenia. Na Vita spójrzmy zasłonę milczenia, bo jest wow Dave. Wow Mike, spokojnie. Nie szalej. Co jest? Wow Dave. No wow, Mike, spokojnie. Jeszcze raz. Dobra, okej, okay, już koniec. Przestałem. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, już koniec. Wystarczy. Myślę, że wszyscy załapali żart. No właśnie, nawet ja załapałem. Oglądałem ten film. Duke Nukem 3D Megaton Edition na PS Vita. To jest Blast from the Past. No i to taki srogi. Który to jest rok? 96 dzwoni, chce swojego Duke'a. No właśnie. 2015. No, tak, no w pewnym sensie tak. Tak. Można tak oszukać. No. Można i tak. Więc jak widzimy, PS Vita, no niestety nie. Ale PlayStation 4 i trójeczka. PS Vita jest jak pacjent w śpiączce od 3 lat, którego nikt nie ma serca odłączyć, a podają mu dość, żeby nie umarł. No. No to przykro się patrzy, jak ta konsola po prostu skończyła, bo to jest jednak fajny sprzęcik. Ale on zasługuje na to, żeby były dobre gry. Experience, widzę, próbują, nie? No próbują, tak. Cała tak. Sekcja dla nich i widzę, że będą tam pakowali jakieś rzeczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, wiesz, bo ona miała mocny start, nie? Bo tam było Uncharted, był... Pytanie jest, czy trochę nie za późno, nie? To jest to pytanie. No raczej. Pewnie tak. No. I wszyscy się spodziewają takich gier właśnie jak Uncharted, jak God of War, bo tam był ten duch Sparty, prawda? Który potem też wyszedł na dużą konsolę. I to były tytuły, które no, one zamiatały, nie? Tymi, no tak, ale one kosztowały kupę kasy, a install base jest słaby, nie? No tak, to prawda, prawda. Ja mam wrażenie, że oni muszą to bardziej reklamować jako taki ten drugi ekran do PlayStation 4 niż grami. No. Mało ludzi wie, przynajmniej z moich znajomych, którzy posiadają PlayStation 4, że mogą grać na Vicie, wiesz, powiedzmy ekran sobie przerzucić, nie? I tam jakąś telewizję. Okej. Okay. No tak, bo ta funkcja w samej konsoli też jest jakoś tak ukryta dosyć. No, poza tym zapytałeś Wojtek, czy nie za późno się ogarnęli. No może być trochę późno, bo jak PlayStation Vita miało swoją premierę, to się wszyscy za głowę trzymali, chwytali, jaka to jest silna konsolka, prawda? A kolejne telefony, które wyjdą w 2015 roku, i będą jej dorównywać. Także czasu jest mało, nie? No. A to prawda. Mówi cyrk, nie moje małpy. Cyrk miś. Po prostu nie wiem, czy nawet jak się w pewnym momencie pojawi wylew gier na Vita i powiedzmy dobrych gier, nie? Czy ludzie się rzucą z powrotem na tą konsolkę, że okej. Wyciągamy z szuflad, ładujemy i zaczynamy teraz już, wiesz, nosić ją ze sobą i grać cały czas i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no takie tytuły, na przykład jak Minecraft,
takie te wszystkie mniejsze indyki, które wychodzą. Minecraft to jest zły przykład, bo to wiesz, ludzie by grali na mikrofali, jakby wyszło. No tak, tak, ale... No tak, tylko wiesz, okazuje się, że mogą grać na telefonie z Androidem za 200 zł, a nie na konsoli za 800, nie? No to prawda. No. Ale wszystkie te indyki, które na PlayStation 4 się robi i sprzedaje, one z powodzeniem mogłyby odnieść sukces na Vicie, gdyby tam wychodziły, a raczej chyba tak... No ale tak jak mówisz, no install base jest mały. No. I to tam nie zatrybi. No wrzucić dobra. Do każdego PlayStation 4. Vita. Zrobić bundla krótkiego. Nie mówię, że on musiałby cały czas trwać, mhm. ale zrobić bundla, gdzie jest Vita dorzucona za darmo. Wiem, że to się odbije, wiesz, nie zarobią na tym, ale zwiększyć install base ludzi i wtedy zacząć atakować tymi grami, które tam gdzieś może będą wychodziły w przyszłym roku. Może to by nie było głupie. I przy okazji sprzedajesz PlayStation 4, nie? Jeszcze, bo wiadomo. Pewnie. Ja bym sam takiego bundla kupił, jakby był na starcie konsoli. Jakby był, wiesz, bundle z Vitą, ale w sensownej cenie. Oczywiście nie tam 2,5 tysiąca, tylko tam powiedzmy te 1800 zł jakby kosztował, czy 1900. To, nie, bo to powiem czemu ci, nie? Że bez gier nie chcę mieć tej konsoli. Nie chciałbym wydać ani więcej ponad konsolę, okay. Wiesz, za okay. to. Okej. Okay. Ale gdybym dostał ją, wiesz, w cenie konsoli, dosłownie, nie? Że ona jest tam dorzucona za friko, to biorę, nie? No nie, no ale to może na jak coś wychodzi i jest, powiedzmy, informacja, że ta gra jest niezła, nie? No to gram, nie? I tak powiększam, powiedzmy, ten install base. Tak, no. Tak mnie mają, nie? Bo w tej chwili Vita wygląda dokładnie tak samo, jak było PSP, które dostawało gry z plusa jeszcze tam 2 czy 3 lata temu. I to były takie maksymalne gówna, które ja ściągałem, odpalałem raz i wyłączałem, nie? I to w tej chwili na Vita tak to były takie gry, jak się na jak pierwsze podchody robiła Saxon robiło pierwsze podchody do tego rynku indie. Tam takie gry wychodziły, że na komórkach na Androidzie one z Afriko były, nie? Tak jest. Przesuwanie klocków, układanie diamencików w rzędzie. No ale przecież te gry, które wychodzą na Vita, takie... Ostatnio Emil wrzucał na forum, tak, nawet zapomniałem, jaki to był tytuł, ale takie spikselowane jakieś krapiszcze, to oni chcą kasę za coś takiego na Vicie, a to wiesz, na komórkach są 100 razy lepsze gry. No. Które kosztują dolara, nie? Ale to jest też problem w ogóle tych takich gier, które się pojawiają na PC-tach, wiesz, za $2, a kupujesz tą samą, wiesz, krapa za później 7, nie? No tak, tak. Na konsoli czy na kieszącą kolach. To jest w ogóle ten problem. Klucz na Steama kosztuje 20 zł, a pudełko na konsolę 150, nie? No. Klasy. No, ale z czym oni chcą walczyć, nie wiem czy teraz chcą, ale no oni, to był ich zamysł, żeby walczyć z Nintendo i 3DS-em, z tym, że no 3DS walczy nie samym tym, że jest przenośną konsolką, tylko grami, nie, grami walczy. Wiesz, na Vita w Japonii wychodzi mnóstwo gier, które do Europy nie docierają nawet i to też trochę inaczej jest postrzegane po tamtej stronie. Bo ty cały czas patrzysz przez pryzmat tych krapów, które widzisz na PlayStation Plusie i jakichś takich popierdółach indie, a tam jednak trochę tytułów wyszło mimo wszystko, które ale mi też u nas wydaje, ich nie ma. Mi też się wydaje, że ja nie jestem targetem tych gier, które wyszły w Japonii. No nie jesteś. Właśnie tutaj jest ten problem, no że Vita jest dosyć mocno dostępna w Europie, a gry są ciągle z Japonii na nią. No. Nie wiem, jak wygląda sprzedaż Vity w Japonii, więc nie będę się wypowiadał, ale strzelam, że też nie najlepiej. No nie wiem, ciężko. Bo gdyby tam im to szło jak bułeczki, to oni by się nie przejmowali, wiesz, chyba tym, że im jakoś niespecjalnie idzie, wiesz, gdzie indziej. Chociaż, nie wiem, oni mają teraz takie problemy finansowe, że liczą pewnie każdego dolara. Tak, tak. No dobra. To kącik PlayStation mamy za sobą, także czekajcie na swoje 5 dni plusa i zniżkę od Sony. A Duke Nukem też sobie w styczniu zagracie. A tymczasem, czy wy żeście coś w święta pograli? Proszę teraz swoje wszystkie postanowienia świąteczne, które były na poprzednim podcaście wygłoszone. Teraz chciałbym weryfikację przeprowadzić. Tak. Nie. Częściowo. Być może. Czyli nie, system zero-jedynkowy, czyli nie. Czyli nie.
Od czego chcesz zacząć? Ja zacznę krótko od moich, no od tych postanowień noworocznych. No. Zacznę tylko krótko, że hardkorową postać w Diablo, te Demon Hunterem jednak zagrałem, tak Kubar, jak radziłeś. Mhm. Jestem w tej chwili na 30 poziomie, więc jeszcze trochę do końca. Idziesz jak przecinak. Wiesz co, idę jak przecinak, no dosłownie. No. Ale gram na tym najniższym poziomie trudności, bo po prostu chcę to zrobić tak lightowo, a bez spiny. Zobaczymy. Trochę byłem zbity z tropu, bo zapomniałem, że jak się pierwszą postać hardkorową gra, to trzeba kampanię grać od początku i jest tylko pierwszy tak. akt dostępny niestety. Tak. Więc tamte pucharki, gdzie trzeba zabić Maltaela i zabić Diablo na hardkorowym poziomie, to mnie czekają tak czy inaczej w fabule. Myślałem tylko, że będę pierwsze dwa akty sobie grał, bo tam jest jednak dużo łatwiej, a tutaj łatwo nie będzie. No nie, ja skończyłem zobaczę. cały wątek fabularny na tym hardkorze. Mhm. Tą postacią nową. No. Okej, okay. Ale to jest wykonalne jak najbardziej. No a na tym najprostszym poziomie, mówię ci, idziesz do końca gry jak przecinek. Tak Nie jest. Masz się o co w ogóle Tak martwić. jest. Dobra. To tyle jeśli chodzi o Diablo. A tam było fajnie, bo się załapałem chyba na wydarzenie społecznościowe, te plus Był ten 100%, 100% no. tak doświadczenia, więc podniosłem sobie delikatnie poziom. To tam wiesz, załatwiłem trzy potwory, miałem dwa poziomy, nie? Te No. pierwsze, bo te podstawowe to lecą jak szalone. Ale z kolejnej rzeczy kupiłem Metro. Metro Redux. To są dwie części w jednym. To są Dwa w jednym za pół ceny. Dwa w jednym za pół ceny, tak. One kosztują, na Xboxie już od dawna one były tanie, ale teraz jeszcze się pojawiła promocja i dałem za nie 90 zł. I za chwilę ta sama promocja była też na PSN-ie. Ale nie tak dobra. Nie, tak samo, tak samo. Nie, Cent więcej. nie tak dobra. Sprawdzałem, nie tak dobra. Ale 2 złote było różnicy. W cudzysłowie. W cudzysłowie. Wiesz. Wiesz. Wiem. I muszę powiedzieć, że to Metro 2033 łyknąłem praktycznie na prawie że raz. No, spędziłem jak młody pelikan. W sumie chyba 3 dni spędziłem z tą grą. 3 dni. Bo tak pograłem, jeden cały dzień praktycznie grałem, drugi wieczór i trzeci wieczór tą końcóweczkę i prawdę mówiąc jest po grze. I byłem więc bardzo... powiedz mi, czy 2033 jest grywalne? Jest grywalne. Właśnie 2033 jest wreszcie grywalne. Ma taki sam fajny klimat, jaki był, bo klimatu Metru nigdy nie można było odmówić. Ale jak najbardziej jest grywalne, bo jest zmieniony ten model strzelania, jest zmieniony, no graficznie jest to podpimpowane, chodzi w 60 klatkach. No maskę sobie można przetrzeć, nie? Teraz maskę też można chyba w przetrzeć. 2033. Tak, No. tak, tak. Z tych efektów takich Jezus, świetnych. jakie to było wkurzające, jak to było zaparowane i... Naprawdę to wygląda to obłędnie i no warto. Jak ktoś odpuścił Metro kiedykolwiek, to teraz ja. Jest z tym Metro Redux jest idealny moment, żeby nadrobić. Co prawda ta gra jest, no ona jest taka troszeczkę oldschoolowa, nie? Pod jednym względem. Ma ten interfejs, on cały czas taki nie jest do końca dopracowany, jak ja bym chciał, ale to na to przymykam oko, nie? Bo to jest stara gra, wiadomo, że tam też cudów się nie ma co spodziewać. No ale tak całościowo to wreszcie da się w to grać. Jest Okay. ładne, płynne. Wszystkie te upierdliwości z tej podstawowej wersji konsolowej przede wszystkim są wyeliminowane. Jest totalnie zmienione, cutscenki są, bo mamy teraz cutsceny, oglądamy z perspektywy tego Artioma. Tak. I są takie fajne, płynne, no, kamera jest przemodelowana, więc a główna nowa rzecz ulepszona to jest samo strzelanie, czyli to, co było najbardziej spieprzone w Metro, jest teraz bardzo poprawione i wiesz, bronie mają odrzut, fizyka tych potworów jest zupełnie inaczej zrobiona, no fajnie to wygląda, jest radocha ze strzelania. Mimo tego, że ja to jest taki najgorszy typ strzelaniny, którego ja osobiście nie cierpię, gdzie potwory atakują wszystkie w linii prostej do ciebie biegną po prostu tak bez żadnej taktyki jakiejś sensownej. No i trzeba się odganiać, no i szybko przeładowywać i strzelać dalej. Kijem trzeba się odgadać. Tak, bo to tak wygląda. Jak w już samie. Te elementy skradankowe też fajnie już w końcu działają, wiesz, tam zabijanie z ukrycia i tak dalej. Więc mi się to Metro podobało. Wreszcie nie przeszkadzało mi nic, żeby chłonąć ten klimat, bo tam cały czas w tej starej wersji coś mnie wkurzało, coś mnie odcinało i wiesz, i jeszcze to strzelanie takie jakieś ułomne, upierdliwe i mówię nie będę w to grał. I dobrze zrobiłem.
No. A Metro Last Light niestety jeszcze nie zdążyłem odpalić, więc to się pochwalę się pewnie za jakiś czas. To jest coś, co ja z kolei skończyłem kiedyś już na 360. No, ja też mam na swoim koncie Last Light i byłem bardzo zadowolony. Bo Last Light już był też mocno poprawiony względem 2033, tak ogólnie w samej rozgrywce, nie? Unowocześniony był, no, ta rozgrywka. Unowocześniony był, zdecydowanie. Może czyli kiedy... to te wszystkie poprawy przenieśli na 2033, tak? Tak, tak. No, okej. Okay. No. Jak kiedyś wyjdzie w plusie, czy tam w Games with Gold, to... Wiesz co, podejrzewam, że to prędzej czy później może tak być, bo ta gra, ona jest bardzo długo, ona była tania już na starcie, potem ją przecenili, ona cały czas jest przeceniona i teraz ma znowu przecenę na te, no 90 zł można dać za te dwie wersje. No już nie, bo ten deal się skończył. A już się skończył, tak? No to ona kosztuje 100... 60 chyba. Tak, już 160 kosztuje? Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Nie, one kosztowały po 69 zł sztuka, więc tam gdzieś koło 140 paru złotych chyba za bundle się płaci. No dobra, no. No. Niech będzie. Tyle. No dobra. A teraz tak, ty powiedz, no, co ty grałeś w te święta lepiej. Co ja grałem? Zacznę od końca, bo obiecałem, że będę grał w Assassina Unity. Udało mi się, bo w końcu wyszedł czwarty patch, 40 giga, zanim odpaliłem, to wyszedł patch do tego patcha 150 mega, więc już gram w prawie... Grasz już w Londynie, czy jeszcze jesteś w Paryżu? Już mam lądek w zasadzie, także nie muszę... Aha, czyli masz drugą część. On właśnie w Stansted wylądował i zaraz będzie jechał do centralnego. Okej. Okay. Także mam to szczęście, że gram w możliwie najlepiej działającą teraz wersję. Nie mam pewności, że to jest ostateczna wersja i takie jakbyś bym chciała, żeby była, ale już jest nieźle. Znaczy nie doświadczyłem. Już nie jest teraz takie modne, że ja mam grę na premierze, nie? Dostałem albo kupiłem, tylko teraz gram w tą ostateczną wersję, najlepszą. Teraz się czeka pół roku na patche. W każdym razie nie doświadczyłem żadnych tam jakichś wyjątkowych dropów, ten postacie bez twarzy mi się nie ładują, Arno się nie haczy gdzieś, nie gubi nóg pod sobą, tak? Wszystko działa tak jak powinno działać. Jasne, są takie sytuacje, kiedy jest tłoczno i trochę klatki spadną, można by sobie zażyczyć ich więcej, ale to też nie jest dramat. Natomiast dramat jest zupełnie w innym elemencie. Ta gra jest cholernie nudna. Jednak. W ogóle mnie ona nie interesuje. W ogóle nie mam ochoty w nią grać. Postanowiłem, że będę grał przez święta. No i grałem jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i po tym trzecim dniu przestałem grać, bo cholera, no nie mam powodu, żeby do niej wracać. Nudzi mnie po prostu. Ani ten bohater mnie nie interesuje, ani te misje, które robię, nie są jakieś wyjątkowo fajne. To jest dla mnie z zaskoczeniem, bo przecież Black Flag mi się bardzo podobało. Fajny klimat, fajne postacie. Zrobiłem w niej absolutnie wszystko, a tutaj nie mam ochoty. No, przejdę się chwilę ulicą, wesnę się po jakąś wstęgę, zrobię jakąś misję poboczną i już mam ochotę wyłączyć grę. No. To musisz ją chyba odstawić i za jakiś czas próbować. No, wyjdzie ten Rogue niedługo na PlayStation 4, Xbox One i ludzie zaczną ten... No, to jest to, co chcieliśmy, a nie dostaliśmy, nie? Czyli kolejny statek. Zastanawiam się, czy Rogue wyjdzie na Xbox One. Wyjdzie. Będę musiał na 360 to przerabić. Nie kupuj, bo to wyjdzie na bank. No ale ja też czekam, aż cena spadnie i kupię sobie kolekcjonerkę. Assassina mam kolekcjonerki do kompletu, no. Okej. Okay. do Assassina, czekaj, że ci przerwę. Do Assassina, do kolekcjonerki, do Unity powinni dawać taką figurkę mordy tej takiej, która nie ma tekstur, same oczy takie wystają, tak, które są. Albo ten USB stick na 40 giga na tego patcha. Tak, tak. Lol. W każdym razie wkurza mnie też w Unity, że jest 5 różnych walut, że te skrzynki mogę otwierać, tych skrzynek nie mogę otwierać, muszę jakąś aplikację zainstalować i okej, zainstalowałem tą aplikację i wyprowadzili. Ja sobie pamiętam, że jeszcze w przypadku Brotherhooda to sobie marzyłem, żeby oni tą grę polegającą na zarządzaniu pracą innych asasynów wyprowadzili jako apkę, żebym ja sobie mógł w to Ale grać. Ale pamiętasz, jak mówiłem, że ta apka nie działa w ogóle? No, znaczy, działa, w sensie działa, odpala się, nie? Ale w ogóle nic w środku w niej nie...
No, czy no, Nie, są nie działa. straszne dziadostwo z nią jest, bo tam wiesz, rekrutuję tych asasynów, wysyłam ich na misję, jak oni zrobią misję, to wtedy te skrzynie one, na mieście one mi się otwierają, nie? Ale zrobiłem jedną misję, dwie misje, trzy misje takie na rozgrzewkę i wszystko było ok, ale zaczęły się poważne misje na tej apce, które trwają po 24 godziny. I wysyłasz pięciu asasynów na 24 godziny. Że sobie, okej, dobra, no wysłałem, to zobaczę jutro, nie? Włączam telefon jutro, odpalam tą apkę, 23 godziny 59 minut. Co się Albo działo? masz tak, albo wyślij asasynów i oni będą gotowi za 24 godziny, albo weź Arno, otwórz tą skrzynię w tym konkretnym miejscu, nie? Na ten, w grze. No, no. Więc idziesz do tego miejsca, gdzie ta skrzynia jest. Owszem, skrzynia stoi, ale nie ma w ogóle opcji otwarcia jej, nie? I No. tyle. To jest właśnie Albo to połączenie. ja wysyłam asasynów, 15 godzin trwa misja, odblokowali ci tą skrzynię. Po drodze do tej skrzyni 150 monet, nie? No, 150 monet to ja robię w 30 sekund, nie? Ale to jest ta waluta, ta czwarta, pamiętaj o tym. To nie jest ta pierwsza i druga. Aha, no dobra, no mniejsza z tym, ale to wiesz, on jak ja zamykam apkę, chowam telefon do kieszeni, sprawdzam po 24 godzinach i się okazuje, że on mnie wylogowuje. Jak mnie wylogowuje, to nie wiem, czas nie leci, te misje się nie robią. Straszna kicha, to raz działa, raz nie działa. Czy ta aplikacja jest warta samego asasyna? Jest równie To prawda. skaszaniona, co cała gra. Te aplikacje zawsze były niedopracowane. Chociaż ta do Black No, Flaga, powiedzmy, do dało Black się tego Flaga użyć, nie? chodziła. No. Do Black Flaga mi się w ogóle nie udało zsynchronizować gry Aha, ty miałeś z kolei problem. No, no. z tą apką. Dlatego calaka nie zrobiłem Black Flag. Chyba dwóch czy trzech achievementów jej brakuje tylko. Ja już się przestałem ostatnio się na calaki napalać, bo coraz więcej gier ma problemy z niewpadaniem pucharków czy achievementów. Ale wiesz, no, gra ci się podoba, jest super, No, automatycznie z przyjemnością z tak, zgadzam uśmiechem na się. ustach robisz 950 punktów i ostatnich 50 nie możesz zrobić, bo apka się nie synchronizuje, No, nie? no, no to ja Wiesz, tak miałem w Modern Warfare, tak miałem w tym. W Drive Clubie na przykład też tak jest podobnie. znaczy, strasznym chamstwem jest to, że jest to uzależnione od czegoś, wiesz, ktoś przychodzi do sklepu, kupuje grę, to powinien móc zrobić 1000 na 1000, nie? Tak. A nie, się okazuje, potrzebny jest telefon. A może ja nie mam Może ja telefonu? nie mam Nie masz telefonu. telefonu. Może ja nie mam mieszkania, Na samochodu, przykład, prądu i o. gazu. No. No. Dziadostwo Lol. straszne. Lol. Nie wiem, może jeszcze wrócę do tego, póki co mi się nie chce. Bardzo dobrze. W Titanfalla pogra. Nie, tam już też wycalakowałeś. Calak! Tu już jest koniec. On już sprzedaje konsolę i teraz Nie, to ten. Tartak teraz na PlayStation nadrób te wszystkie zaległości, co Na masz. PlayStation nie ma Titanfalla. Ale inne są wyśmienite tytuły. Aha. Killzone. Killzone, no. Ale ja do tego Killzona Killian. kiedyś wrócę. On będzie w plusie przecież, nie? Jak się odgraża, Jesus Christ. Ty nam grozisz, czy obiecujesz, czy On co? będzie w plusie. Właśnie, bo ja nie skończyłem mówić, opowiadać o tym plusie, bo tak żeście mnie tam zagadali, bo ja go Ja ci ten. mogę go Czyli ten nie. streamnąć przez 60 minut, jak chcesz tego Killzona. Nie możesz streamnąć, bo chyba nie można Albo jestem streamować na innym kontynencie. pomiędzy Tak. kontynentami, tak. Więc nie, niestety. To by było za proste Ale ten, przecież. ale z tego plusa, bo ja go musiałem przedłużyć właśnie na 3 miesiące, a nie na miesiąc, bo ten miesięczny się tak kompletnie nie opłacał, że wpieprzyłem się w tą usługę niestety na 3 miesiące następne, a już nie chciałem tego i nie chcę tego plusa, Tak, więc przedłużysz. będę miał go gdzieś tam do lutego końca i mam nadzieję, że nie będę musiał już go przedłużać więcej. Przedłużysz. Zadzwonią koledzy, że będą chcieli grać w Dragon Age'a i zaraz No. kupisz. Nie wiem, na razie nie. Ani jedna, ani druga konsola bez tych, wiesz, premium, powiedzmy, nazwijmy je w cudzysłowiu, usług nie mają żadnego sensu. Nie mają sensu, tylko że ta Xboxowa chociaż w większości przypadków działa, albo jak nie działa, to krótko i nie ma takiego czegoś, że nie działa przez tydzień. O. Więc ja wolę zapłacić za coś, co działa, albo chociaż ma dobre wsparcie, a nie za coś, co się notorycznie wypieprza. No i tyle. Dajcie temu panu ciastko. Dajmy. Ciastko. I tak powiem, o. Dobra. Kubar, ty grałeś w coś na Wii. Nie w coś. Grałem nie w Wii, tylko w grę roku. W grę roku. To jest No bait, goty. mate. Mimran. Mimran, czyli gra roku. A to się kupuje, to się ściąga, to jakiś pirat jest? Nie, Skąd ty tym to się wziąłeś? można tylko zarazić.
To jest jak. Tak, to jest jak. Gdzie to się kupuje? Widzisz na internecie zwiastun i lecisz od razu kupować. No jest ten. Nie, jak się nazywa Nintendo ten też ma sklep? Swój, też ma Nintendo Store, ten e-store, swój tak? sklep. O dziwo. No. Mimran to jest prosta gra, gdzie masz dwa przyciski, podskok i kucanie i przesuwa się mapa, powiedzmy, i ty musisz przeskakiwać i ten. Tylko cała stylizacja to jest, człowieku, majstersztyk. Ja właśnie, kurde, strasznie mi się to nie podoba. Ja nie lubię tych jest. Grafik. Nie naprawdę. Łapiesz, nie łapiesz, o co chodzi w tej grze. Nie łapiesz w ogóle, wiesz, po co ta gra powstała. Znaczy nie, no ja łapię, bo tam to jest kupa memów i wszystkie te takie najbardziej klasyczne memy tam się pojawiają. Ja ci zdradzę, ta gra to jest troll. No wiem, że to jest troll, no jasne. Ale jaki to, piękny, wszystko no. To, co mówię, to jest troll. W każdym razie ta gra jest piękna. Jest piękna, jest zrobiona dla ludzi z ADHD. Odpalasz ją i nie masz muzyki czy w menu czy coś takiego, tylko jest takie musisz odpalić grę po prostu, bo zwariujesz, wiesz, po 5 sekundach. Więc odpalasz grę. Momentalnie pojawiają się te takie wuwuzele, wiesz, tym takim, wiesz, co były na tych tak, na tak, czwarty tak. Horny. I zaczynasz biec w prawo. I to, wiesz, i biegniesz cały czas, biegniesz w prawo. Cały czas ta wuwuzela. Obraz przysłania ci tam, gdzie masz, skaczesz, karabin taki snajperski, pisze tam 360 no scope. No scope. Tak. Wszędzie pojawiają się te twarze, wiesz, memowe i tak tak ja dalej, i tak strasznie dalej. tego nie lubię, właśnie tych twarzy, one są tak brzydkie, takie, wiesz, sorry. No, wkurzają mnie, po prostu mnie wkurzają, no, nie lubię tego. Zbierasz swag points, im dalej zabiegniesz, tym więcej masz swag pointsów. Jak spadniesz w przepaść albo coś ci zabije, to jest taki wielki napis rekt, napisany źle oczywiście. Rekt, tak. Zaczynasz od... I musisz wcisnąć, od razu rozpocznij, bo inaczej masz... Gra jest po prostu coś pięknego. Coś pięknego. Po 10 minutach miałem tak masakryczny ból głowy, że musiałem wyłączyć, ale gra jest 8 na 8. To jest maksymalna 8 na 8. Tylko, mogę tylko dać maksymalną ilość punktów w tej grze, bo jest okay. Po prostu piękna. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, ile ona kosztuje? Ona kosztuje $4. Uuu, ale to są to... najlepiej wydane $4 w ogóle w moim życiu. A już na Wii U to już w ogóle. To byłyby 4 piwa. Szkoda, że nie mam Wii U. Tak, bardzo poważnie to, wiesz, to sprawdźcie to, zanim kupicie, żeby później nie było na mnie, bo... Nie, oczywiście, tak, ja już się rozpędziłem. Wiesz, może wziąć poważnie to, co teraz powiedziałem. Ja już Wii U zamówiłem, już jedzie no, do mnie. System seller. Ale żeby było to na Wii, tym poprzednim Wii, moją grą w ogóle najlepszą był ten Muscle March, czyli takimi mięśniakami na oliwie, co się wyczyło. To było mega. True. Rozumiem. To też sobie sprawdźcie Muscle March na YouTubie, bo to jest po prostu poezja, ta gra. No to pamiętam, to opowiadałeś kiedyś na podcaście. No. Tartak, a ty grałeś w Stick It to the Man. Co to się stało Grałem. Się? Tak. Czny no. 14 dzwonił do mnie. I prosił, żebyś mu Sticky to the Man oddał. Były te jednodniowe promocje, odliczanie do nowego roku na tym. Ale przecież to w plusie już dawali. To było za darmo w plusie już, no. Ale ja tego nie miałem. Nie miał PlayStation 4 wtedy. Co za lamus. Mam PlayStation 4, więc sobie to kupiłem za funta albo 5, albo 10 zł. No jakoś to tam śmiesznie kosztowało. Całkiem fajna gra. To platformówka jest, taka z elementami przygodowymi, ale co jest najważniejsze w tej grze, to oprawa. Bo wszystko wygląda jak wycięte, dwuwymiarowe, jak wycięte z papieru i namalowane na odpierdol. Mhm. A rzecz najważniejsza to humor i dialogi. Nie ma żadnych tekstów, że nic się nie wyświetla. Wszystkie dialogi są, wszystkie postacie mają podłożone ścieżki dialogowe. Wszyscy tak, to mówią prawda. I mają dużo do powiedzenia. Mhm. Co najważniejsze, mają śmieszne rzeczy do tak, powiedzenia. Tak, wbrew pozorom w tej grze jest dużo takiego humoru. Ja też kiedyś bo to usiadłem... To są takie myśli, nie? Czytane tak naprawdę, nie to, co oni mhm. mówią. Tak, tylko, tak, tak. Właściwie tak. Ja usiadłem do tej gry i tak mówię, a zobaczę, co za krapa tam wrzucili do tego plusa. I tak, wiesz, włączyłem... I tak pół godziny, godzina, nie? Mówię, dobra, koniec, starczy. No, ale widać, ale że przeszedłem ktoś... dosyć daleko. Wow, Dave! No. Sorry, musiałem. Ostatni raz już, obiecuję.
No, ale naprawdę śmieszne. Znaczy, na myśl przywodzą mi te psychonautów trochę, nie? Taki Trochę tak, bardzo tak zakręcony. stylizowane jest, zakręcone. Zakręcony klimat i włączam to sobie nie tak, że wiesz, że się siedzę przez 6 godzin gram w to, ale Ale tak z cztery. włączę sobie na pół godziny i przejdę na przykład jej jedną mapę, nie? Albo jeden rozdział. Tak po trochu podejrzewam, że to skończę. Rozumiem. No To dobrze. całkiem przyzwoite. Skończysz. To ty To grasz może na Xboxie w to, tak? tego. Piłeś na Tak. Xboxie. Calaka chyba ma z tego, co pamiętam, ta gra. Łatwego? Znaczy tam jedno jest trudne, bo trzeba przeczytać myśli wszystkich. Czyli Tak. jak kogoś przeoczy, że znaczy tak, normalnych ludzi to tam powiedzmy, że ich znajdziesz na mapie, nie? Tam ktoś ci się może gdzieś schować, ale go w końcu znajdziesz, ale nie wiem, czy to się liczy też ze strażnikami, którzy cię gonią. Bo jak masz przeczytać ich Wszyscy myśli, chyba. No. no to wiesz, jednocześnie uciekać przed nimi i czytać ich myśli, to jest ciężkie, nie? Ale do zrobienia. Rozumiem. Ty jeszcze A tą ty grałeś za to tą grałeś w lepszą Ja grę, co ona grałem nie chce działać. w tą grę, właśnie. Ja muszę trochę się tutaj zmitygować, jak to się mówi. Zmitygować? No, to chyba tak się mówi, Chcesz nie? posypać głowę ten. Tak. Posypię wszystkim sobie głowę i Usypię sobie wszystkim głowę. przeproszę wszystkich fanów tej gry, że tak jej mocno nie doceniłem, ale Za późno. wróciłem do niej po tych kilku miesiącach i mam wrażenie, że to jest inna gra. Albo ja rzeczywiście byłem tak źle nastawiony, że nie potrafiłem dostrzec wszystkiego, co jest zajebiste w tym tytule. A mowa oczywiście o Drive Clubie. Czy Ciężko sugerujesz, że ona. zobaczyć, jak ona nie działała, nie? Na początku. Tak. Sugerujesz, że ona działa teraz? Właśnie problem w tym jest, że ona działa. Tam cały czas są jeszcze jakieś takie drobnostki, wiesz, że. Szczególnie w tej warstwie nie wyzwań, bo tam wyzwania są, to o tym zaraz wszystko powiem, ale w tej warstwie typowo takiej multiplayerowej, tam jak wchodzimy do meczu, do wyścigu, rejestrujemy się, czekamy i za chwilę nas wypieprza do lobby, bo się okazuje, że się nie udało połączyć, nie? To też się jeszcze zdarza, ale to już się zdarza na tyle rzadko, że to nie psuje odbioru, bo jednak mnóstwo jest sytuacji, gdzie to po prostu działa i da się w to grać jak najbardziej. I tam nie ma czego zarzucić, ale przede wszystkim działają te wszystkie funkcje społecznościowe, które polegają na rzucaniu wyzwań znajomym. Czyli raz, że działają wszystkie elementy podczas wyścigu, czyli mamy na przykład do przejechania jakiś zakręt po odpowiednim torze jazdy i dostajemy za to punkty. No i jeśli wygramy pojedynek, gra nam dobiera pojedynki według znajomych, których mamy na liście, którzy grają w Drive Cluba, a jakich nie ma, no to według jakichś ludzi losowo z internetu. Więc cały czas jakieś punkciki zdobywamy, czyli takie punkty sławy się zbiera i no, awansuje się na kolejne poziomy, tak jak tam w Forzie i tak w Gran Turismo, nie? Podobnie. Więc te punkciki są i one są takim fajnym dodatkiem, fajnym urozmaiceniem. Nie ma tego dużo, bo są trzy rodzaje tylko. Jest jeden polegający właśnie na tym prawidłowym torze jazdy po zakręcie. Drugi jest, że zrób drift w tym zakręcie na punkty z kimś tam. A trzeci na danym odcinku utrzymaj jak największą prędkość A średnią. nie denerwuje cię to, że próbujesz zrobić najlepszy czas, nagle włącza ci się challenge za driftowanie w zakręcie, co jest totalną, wiesz. To jest trochę głupie, ale nie musisz tego robić, nie? To tak po prostu tam jest przy okazji, jak ktoś chce, to sobie zrobi. Po prostu się nie zwraca na to uwagę. No. Czy nie włącza ci się OCD, Nie, że masz coś zrobić, nie nie, robisz wiesz tego. co, nie, absolutnie. To tylko ja chyba w takim razie. Chyba tylko ty. Chociaż może nie tylko ty, ale fajniejszą rzeczą jest te wyzwania klubowe, które możesz rzucać. Na przykład przejedziesz daną trasę i to bardzo fajnie działa, jest od strony takiego interfejsu i menu jest fajnie to zrobione. Bo przejedziesz jakiś wyścig i na przykład wydaje ci się, że zrobiłeś zajebisty czas na tym torze, na tej trasie i masz od razu przycisk stwórz wyzwanie. I możesz to wyzwanie rzucić swoim znajomym, wysłać do znajomych, albo na przykład zrobić wyzwanie klubowe, bo ludzie się tam łączą w kluby, i w tym klubie może być chyba maksymalnie sześciu zawodników.
No i po prostu każdy z tego klubu może potem jeździć to wyzwanie i dla klubu jak gdyby zdobywać te punkty sławy, nie? I to one są osobno punktowane są kluby i osobno punktowane są indywidualni gracze. No i to takie właśnie mówię, od strony takiej designu fajnie to jest zaprojektowane i to działa już wreszcie, bo na premierze no niestety tam kompletnie nic z tego nie działało, wszystko się wypieprzało. Podczas gry cały czas były komunikaty, że serwery są niedostępne i tak dalej. No teraz praktycznie się to nie zdarza. Czasami jest tam, że troszkę się to przymuli w samej grze. Tam się takie kółko kręci po prostu i doładowuje te postępy. No ale to mówię, to już są na tyle marginalne rzeczy, że to nie wpływa na odbiór. Ale dzięki temu, że to wszystko tam zaczęło działać, byłem w stanie trochę się też zatopić w ten, no nie tyle model jazdy, co w samą taką frajdę płynącą z grania w to. Myślałem, że w lore. Nie, w lore nie. Ja pomijam oczywiście aspekty graficzne, bo Drive Club, tak jak już tam było wielokrotnie powiedziane, on raz wygląda fajnie, bo fajnie zaświeci słońce, a raz wygląda obleśnie, bo słońce zaszło, nie? Czy coś w tym stylu. Także tam to pomijam, ale dostrzegłem wreszcie mam wrażenie, że tam jest strasznie miodne to ściganie. Bo o ile model jazdy nie jest taki symulacyjny jak w Forzie czy w Gran Turismo, to jest taki bardzo dynamiczny. On mi trochę przypomina Need for Speed Shift, bo tam poczucie prędkości jest właśnie bardzo duże. To jest dla mnie największy minus właśnie to, co powiedziałeś teraz. No widzisz, no bo ty jesteś... Jakkolwiek porównanie do Need for Speeda i tego takiego fatalnego, ale arcade'owego... No nie, właśnie, bo Need for Speed Shift, a Need for Speed każdy inny to są dwie różne bajki. Mi właśnie chodzi o tego Shifta, który miał zajebiste poczucie prędkości i fajny taki lżejszy model jazdy, nie taki bardzo symulacyjny, ale też wszystkie rzeczy typu uślizgi, nadsterowność, podsterowność, wszystko tam jest. Więc to o to mi chodzi. I naprawdę się miodnie w to ściga. Ja kupiłem tego Drive Cluba, bo go kupiłem na Allegro za jakieś grosze, jeszcze miałem jakąś tam zniżkę, to mi tam wyszło... Na oponach. Dosłownie tam koło 100 zł mnie to wyszło. Sama gra normalnie z przesyłką 115 zł mnie kosztowała. 115 plus 5 zł przesyłki, czyli 120 razem. No ale tam mówię, jakaś chyba jakąś zniżkę miałem, więc nawet jakbym miał za 120 zł to kupić, to tak czy inaczej jest już dobra cena i nie ma sensu czekać na tą wersję z plusa, która się pewnie i tak nigdy nie pojawi. A mam taką cichą teorię, że oni to po prostu dadzą w plusie gdzieś za rok i wszystkim mordy pozamykają, nie? To tak pewnie się skończy. No ale ale samo to ściganie jest takie... chce mi się, bo tam jest ten tryb kariery taki, to jest taki zwykły tour, gdzie po kolei jakieś tam różne trasy się odpalają i na każdej trasie są jakieś wyzwania i się robi na daną liczbę gwiazdek. Czyli na przykład osiągnij jakąś tam prędkość, to dostajesz jedną gwiazdkę, dodatkowo musisz na przykład skończyć w pierwszej trójce i trzecią, że wygrać jakiś pojedynek na zakrętach z kimś tam, nie? Na jakieś punkty. No i jak to zrobisz, to masz te trzy gwiazdki. No i samo maksowanie tych wyników na gwiazdki jest bardzo fajne, bo to takie... No to jest coś, co mnie trzyma przy tym Drive Clubie właśnie i fajnie są też zrobione wyzwania czasowe, gdzie ścigasz się z duchami. Ale jest to tak fajnie zrobione, że widzisz, na przykład masz trzy gwiazdki do zrobienia, czyli na jedną gwiazdkę masz na przykład zrobić tam 2.15, na drugą gwiazdkę 2.10, a na trzecią tam poniżej 2 minut musisz zejść, nie? No i wszystkie te trzy duchy jadą z tobą na torze tak jakby, więc nie musisz patrzeć na zegarek, tylko wystarczy, że będziesz obserwował te duchy i będziesz się z nimi ścigał, nie? I to tak naprawdę wystarczy. Także to jest jedno. Potem mamy jakieś tam wyzwania driftowe. Albo takie klasyczne wyścigi na 12 samochodów, gdzie tam wszyscy jadą. I tutaj mam jedyny taki zarzut, że AI jest trochę wkurzające. Nie tyle głupie, co wkurzające, bo nie stara się jechać tak, żeby był czysty wyścig, tylko po prostu, wiesz, wpycha się na chama albo stuka cię z tyłu, bo nie zdążyło wyhamować, nie? W Gran Turismo na przykład jak jedziesz, i zahamujesz przed zakrętem, to wszyscy za tobą zahamują i będą stali, nie? Tak samo w Forzie jest podobnie. Tam wiadomo, będą cię omijać też i tak dalej, ale jest tak, że jak ty hamujesz, to wszyscy hamują. A tutaj jest tak, że jak ty hamujesz, to wszyscy w ciebie wjeżdżają, nie? Okej. Więc nie ma dyskusji i ten.
jak jakiś zakręt źle przejedziesz, że na przykład stracisz za dużo prędkości, no to jest bardzo możliwe, że jak jedziesz ciasno, to ktoś cię tam stuknie i wypadniesz z trasy. I mam wrażenie, że tutaj jest zrobione to AI trochę inaczej niż w tych wszystkich takich klasycznych wyścigówkach symulacyjnych, gdzie po chwili, po starcie, tak naprawdę wszyscy się rozjeżdżają i taki sznurek jedzie tych aut. A tutaj to AI jest tak skonstruowane, że ono wszyscy jadą w kupie. Także jeden obok drugiego, ciężko na przykład czasami wyprzedzić kogoś, bo nie ma miejsca na torze i wszyscy jadą tak bardzo, tak zbite, więc jak na przykład tracisz pozycję, to tracisz, z trzeciego spadasz na dziesiąte, a nie z trzeciego tam na piąte, nie? Bo czy zrobisz... co, dalej twierdzisz, że AI nie jest głupie, tylko wkurzające? No... czy jednak jest głupie? Ciężko powiedzieć, ja nie wiem, czy to jest głupie AI, czy ono zostało tak zaprojektowane. Ono jest po prostu inne niż w tych wszystkich wyścigówkach i mnie to osobiście wkurza. No, jest głupie. Nie wiem, no, zwał jak zwał. Dla mnie AI na przykład w Gran Turismo, tym ostatnim, jest kretyńskie do bólu i debilne. I AI w Forzie też jest kretyńskie, no tak samo. Bo to tak, nie to jest... wkurzające. A to jest po prostu, to jest wkurzające i niech będzie jeszcze kretyńskie do tego, no. No niech tak być i będzie. Także tak podsumowując, to jakby ten Drive Club nie wyszedł wtedy, kiedy wyszedł, tylko wyszedł na przykład teraz, albo nie wiem, nawet za miesiąc, to mogłoby się okazać, że ta gra by była zupełnie inaczej odebrana i zbierałaby raz, że dobre recenzje, dwa, że masa ludzi by mówiła, że to jest fajny racer, bo jest frajda ze ścigania, a nie wszyscy by mówili, że to jest gówno, bo było zepsute, bo multi nie działało, bo się serwery wypieprzały i tak dalej. No naprawdę, no teraz jak to wszystko działa, to rzeczywiście można się zatopić w te ściganie i to... No to sprawia masę radochy. Mi masę frajdy sprawiało, właśnie sprawia do teraz ściganie się samo i samą ta jazda, jakaś nie bardzo wymagająca, ale mimo wszystko nie jest jakaś banalna. I tyle. A deszcz? A deszcz jest obłędny, naprawdę. Jeśli ktoś tego nie widział na własne oczy, na jakimś takim dużym telewizorku, to polecam. Polecam naprawdę, bo to bije wszystko na głowę, co do tej pory w grach wyścigowych zostało zrobione, niezależnie od tego, czy był to jakaś Forza, czy jakiś pecetowy wyścigi, które też tam miały, nie jeden pecetowy racer miał fajne warunki pogodowe, to po prostu rozpierdala system. To jest ciekawe, że ludzie w grze, gdzie chodzi o ściganie się, najlepsze czasy, przyczepność, opon, czekali na deszcz. No, znaczy wiesz, bo to czekali na deszcz, bo kazali im czekać, nie, po prostu. To też powinno być od samego początku i to też nie jest nic fajnego. No jakby powiedzieli, że dodadzą sarny i niedźwiedzie na poboczu, to by ludzie czekali na sarny o, i niedźwiedzie. No. Nie powiedz mi, że na niedźwiedzia byś nie czekał. No, na tamtego niedźwiedzia to na pewno. Który wywala cię jak w GTA na przykład. Jak ten słoń. I odjeżdża twoim samochodem. Tak. No. Ale nie, na przykład są takie momenty, bo ten model oświetlenia w Drive Clubie, on jest taki specyficzny i bardzo taki stara się być realistyczny, nie? Przez co na przykład mnóstwo jest sytuacji, gdzie samochody są strasznie matowe i mają takie wyblakłe kolory, bo po prostu to słońce i to światło tam tak pada, że nie ma żadnych takich odbić jakichś fajnych. Tak. Wiesz, w Forzie Horizon na przykład, jak jedziesz Ferrari, które jest czerwone i świeci słoneczko, no to po prostu miód z ekranu, nie, graficzny wypływa. A tutaj masz matowy samochód, chmury i jakieś tam gdzieś jakieś światła, nie? I to jest w sumie wszystko. Ale są momenty, na przykład bardzo widoczne jest to podczas tego deszczu, gdzie autentycznie opada szczęka, bo masz na przykład burzę, mocne opady deszczu plus ten asfalt, który jest zalany wodą i to naprawdę wygląda obłędnie i nadchodzi moment, kiedy tego przejaśnienia, gdzie chmury się rozstępują, gdzieś tam zaczyna wychodzić słońce i wiesz, widzisz jakieś takie gadrejsy tak zwane, to wszystko pada ci na szybę, która jest mokra i ma krople wody. I na przykład dojeżdżasz do takiego miejsca, gdzie jest otwarta przestrzeń i widzisz takie, no widzisz po prostu te efekty świetlne i całe te takie, tą pogodę, tak, no naprawdę jakbyś na żywo gdzieś tam wyszedł po deszczu, świetnie to wygląda. Jeszcze do tego masz pęd, samochód, no
To są takie momenciki, nie? Które dużo robią To mimo jest ten wszystko. Battlefield moment, tak? To tak jak Battlefield Moments, tak, to tutaj są Drive Club Moments, no, to się zgadza. No, więc jak ktoś się gdzieś tam wahał z tym Drive Clubem, czy go w końcu kupić, czy nie, to ja bym chyba jednak teraz już się skusił, tym bardziej, że bardzo tanio go można na Allegro dostać, a po świętach był prawdziwy wysyp Drive Clubów z bundli wyciągniętych, więc tam 120 zł i jest nówka, On wtedy nieśmigana. chodził, jak nie robił PSN? Wiesz co, nie wiem, bo ja go dostałem dopiero Grałeś w tym? 30 Właśnie. grudnia, czy 31 nawet. Także pewnie nie chodził. Nie, bo można grać w niego bez sieci, tylko wtedy te wszystkie funkcje No, społecznościowe nie działają. czyli wtedy wygląda tak, jak wtedy na premierze. No, to coś takiego, no. No. No, no okej. I tyle. Tartak, słyszysz? Drive Club. Biorę, dwa biorę. No to weź dwa, weź. Jeden dla Wojtka, jeden dla ciebie, to pogramy w tym. No. Jedziemy. W multi. I trzeci będę w folii trzymał. Trzeci trzymaj w folii, że sprzedasz potem nówka w folii nieśmigana. No, no. Będziesz miał na emeryturę, człowieku. Tak. Może do tego czasu będzie działał. Tak jest. Łatwa platyna jest w Drive Clubie, bo... Akurat, pewno trzeba dużo jeździć. No trochę trzeba jeździć, ale no, tam no nie to ma nie nic jest łatwe. takiego, wiesz, że w multi musisz teraz spędzić 50 godzin, żeby coś ten... Więc bardziej tak, że tam ileś kilometrów trzeba przejechać i tyle. A wiesz, teraz te dwa dodatki, które miały być płatne, one dali je darmowe w ramach rekompensaty, tam trochę samochodów też do pościągania jest dodatkowych. Czy oni w ogóle zarabiają jakieś pieniądze Nie teraz, mam czy pojęcia, wszystko ale... leci za Znaczy nie, darmo? bo Bo ja tam to gdzieś czytam to... są samochody cały czas do kupienia, więc masz do PlayStation Store'a się łączysz w momencie, gdy chcesz jakiś tam samochód sobie kupić. I są też już dodatki, po prostu trasy z wyzwaniami konkretnymi na tych trasach są też płatne, nie? Jako to już Mam część tego wrażenie, że Season oni Passa siedzą jest. tacy ten spoceni, rozczochrane włosy, wiesz, po tym całym Jak wstawaniu ten. PSN-u przez 5 dni, Pewnie już tak. pieprzyć. Weź za darmo, niech mają, fuck it, No. nie zmieniam się, nie? I w ogóle wszystko jest teraz Tak, już, ja i dobra, tak wypowiedzenie biorę. składam za chwilę, więc. Jak ten fryzjer, co na Grouponie sprzedał 1000 strzyżeń. No. Do końca świata będzie prowadził salon z darmowymi strzyżeniami. No dobrze. To podsumowującą formogatkę mamy już za sobą, w takim razie 118, a 119 będzie za 2 tygodnie, tradycyjnie chyba. Tak I o jest. ile się nic nie wysra. Raczej nie ma takiej Tak to opcji. powinno. No. Jak PSN będzie działał, to będzie. To będzie, wszystko będzie. To do usłyszenia za 2 tygodnie. To na razie wtedy pa. Pa, pa. Nowy Paweł coś wysyłał, ale to do Tartaka. To nie czytać. Nie, nie, nie. La 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 la. 100%. Kategorii, jak się głosowało i w tym polu inne, jak pisałeś Kubar, to wszystkie najlepsze wyskakiwały od razu. Tak. W każdym było jebać Kubara po 3 razy.
pytanie o eksy na Xboxa One, to się w zasadzie rozmowa kończy po trzecim miejscu. Nie? No to prawda. Kategoria wywołała. Zróbmy przerwę, bo ty zaraz będziesz robotem. Ja się idę wysikać.